imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś, Panią, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Życzę pomocnego spotkania. Wy tutaj spotkanie ja, aby to było owocne. Mam po 18.30 przy górnym goście. Bardzo miło mi tutaj Was wszystkich widać, wszystkich witam, ale oddamy wszystko do prelegentów. No i Arka. Arka to ma być coś, co ma nas ratować. Oddaję głos. I szczęść Boże. Szanowni Państwo, ja może zacznę od przedstawienia mojej osoby. Nazywam się Wojciech Siliński, jestem jaworznianinem. Nasze tutaj sanktuarium od 2006 roku jest, czy właściwie Matka Boża Nieustającej Pomocy jest patronką Jaworzna i wszystkich Jaworznian. Tutaj w pierwszej kolejności chciałbym podziękować przede wszystkim księdzu proboszczowi tutejszego sanktuarium, księdzu Józefowi Lędzie za gościnę. Także tutaj dzięki jego chęci, że coś takiego można zorganizować. Szanowni Państwo, to jest już nasze trzecie spotkanie jaworznickie pod tytułem Żeby Polska była Polska. Na pierwszym spotkaniu mieliśmy dr Lucynę Kulińską i doktora Sokulskiego. Na drugim spotkaniu mieliśmy redaktora Szymowskiego. Teraz naszych czcigodnych gości, zanim przejdę do nich, to jeszcze tutaj przedstawię organizatorów. Organizatorem jest tutaj nas kilka organizacji jaworznickich, które zrzeszyły się nieformalnie pod taką nazwą Jaworznicka Koalicja Stowarzyszeń, Organizacji i Ruchów Społecznych w obronie wolności. Oczywiście wolności w pojęciu takim pozytywnym, nie negatywnym, takim kulturotwórczym, a nie takim, tak jak u lewicy. Chciałbym Państwu też poinformować tak, że tutaj są takie ankiety, które będzie można dawać tam do koleżanki, do rąk własnych. Bardzo proszę sobie odebranie. I teraz zaczniemy mówić o tych ankietach. Chodzi nam o informację, o kontakt z Państwem. Tak jak wspomniałem, organizowaliśmy dwa wcześniej spotkania, teraz jest trzecie. Czwarte spotkanie w maju, tutaj też 22 maja, będziemy organizować spotkanie z dr Anną Mandrelą, która będzie opowiadać o historii dwóch osób niezłomnych, zakonnicy siostry Izabeli oraz o rotmistrzu Witoldzie Pileckim. Osoby, które były torturowane, zabite przez komunizm. Na tym spotkaniu też się dowiemy, dlaczego i kto powiedział, że z tych dwóch osób jedna. Dlaczego ta jedna osoba powiedziała, Auschwitz to była igraszka. Dobrze, ja nie pytałam. Nauczyciele chyba źle tak postrzegają takie osoby, które się wyrywają niepytane. No ale trudno. W czerwcu będziemy chcieli zorganizować w drugim naszym miejscu, gdzie się spotykamy, w hotelu Pańska Góra, będziemy chcieli zorganizować spotkanie z Brunonem Różyckim. Osoba, która napisała bardzo grubą monografię, znaczy bibliografię o Józefie Piłsudskim. To porozmawiamy sobie o bohaterze lub nie. Natomiast we wrześniu tutaj
tutaj. Chcielibyśmy zorganizować projekcję tego filmu, ponieważ to jest sala kinowa. Projekcja filmu dokumentalnego pod tytułem Luther i rewolucja protestancka. Będzie projekcja tego filmu oraz będzie po projekcji będzie prelekcja jednego tutaj z osób, która się wypowiada, księdza profesora Tadeusza Guzyna. Także we wrześniu, czy będą następne spotkania, no to zobaczymy, czy ktoś będzie chciał przychodzić. Natomiast, żeby Państwo mogli mieć kontakt z nami, żebyśmy my mogli Państwa informować o tych spotkaniach, dlatego prosimy o te ankiety tam podawać. Jeszcze przedstawię tak, organizatorem dzisiejszego spotkania jest oczywiście Arka Ocalenia z prezesem Edwardem Michalikiem. Gdzieś patrzę, ale nie jest. Jest, tak. Oczywiście tutaj wspólnie to organizujemy. Jest również Pobudka, Klucz Jaworzno, tutaj z szefem Pobudki Jaworznickiej, Arturem Jakubikiem na czele. Który również jest liderem klubu Konfederacji Jaworzno oraz Konfederacja Korony Polskiej, która ma, tak jak tutaj jest napisane, zawołanie Ad Majorem Dei Gloria, czyli w osobie mojej, czyli Wojciech Siński. Jak Państwo zauważyli, nagłośnienie naprawdę jest bardzo dobre, profesjonalne studio, to można tutaj pochwalić. Natomiast jedną rzecz, którą nie do końca można pochwalić i my chcemy się przyłożyć do tego, żeby było to też również profesjonalne, dlatego też kolega tutaj ma taką puszkę i licząc na Państwa szczodrobliwość, datki, kto jak cokolwiek wrzuci, przeznaczymy te datki na skromne koszty organizacji tego przedsięwzięcia, natomiast każdą złotówkę ponad przekażemy do księdza proboszcza, że a konto ławek, żeby tutaj można było założyć takie profesjonalne super ławki, właściwie fotele, tak żeby Państwo czuli się tak jak w kinie, usiąść w ciepłym fotelu, no może nie z podgrzewanym, ale jednym, tak. To tą puszkę tutaj kolega puści, natomiast proszę Państwa, przechodząc już do meritum. Co robić z tymi wszystkimi bezużytecznymi ludźmi? Problemem jest ich większa nuda. I co z takimi ludźmi zrobić? Jak odnajdą poczucie sensu w życiu, kiedy w zasadzie staje się ono bezsensowne, bezwartościowe? Moim najlepszym przypuszczeniem w tej chwili jest, że to będzie połączenie narkotyków i gier komputerowych. Oczywiście to nie jest moje zdanie, to jest cytat. Jednego z bohaterów, o którym będą opowiadać nasi prelegenci, pani Magdalena Ziętek-Wielocka. Serdecznie. I pan profesor Adam Wielomski. Tytuł prelekcji Państwo znają, koncepcja, właściwie Schwab i Harari, ich koncepcja człowieka, a koncepcja katolicka, koncepcja człowieka. Czy są jakieś różnice, a jak już to my, ludzie cywilizacji łacińskiej, kiedy powinniśmy wychwytywać te różnice i kiedy powinniśmy po prostu nie godzić się, sprzeciwiać i walczyć o zachowanie cywilizacji łacińskiej, bo tak właściwie mógłbym powiedzieć, że Państwo, nasi goście są orędownikami zachowania cywilizacji łacińskiej. Zgadza się, tak? To dobrze? Chociaż o jednej rzeczy jeszcze Państwu muszę powiedzieć, to co wyczytałem na takim popularnym portalu informacyjnym Wikipedia o panu profesorze, było napisane, że profesor Adam Wielomski uważa się za monarchistę. I to mnie zdrażniło, że jak ktoś mówi, że dzisiaj jestem kobietą, jutro mężczyzną, to się nie mówi, że on się uważa, tylko że jest. Natomiast jak ktoś jest monarchistą, to się tytułuje, on się uważa za coś tam. Tak jakby można było stwierdzić, że
że no, czegoś takiego nie ma. Ja Państwu tylko powiem na koniec tyle, że pamiętam wywiad pewnego monarchisty pod koniec lat 70. w Teleechu. Pani Irena Dziedzic przeprowadzała wywiad i zapowiadała konserwatysta monarchista i przedstawiała go jako coś, co już wszędzie wymarło. Ja oglądałem, już byłem osobą, która kontaktowała, także to był 78, może 9. I przedstawiała go jako takiego dinozaura. Już ludzie nic takiego nie ma. Może jeszcze Wielkiej Brytanii są konserwatyści, są monarchiści, ale w Polsce to jest takie jedno indywiduum, które jest właśnie monarchistą. Ja byłem wtedy młodym człowiekiem, bo miałem 12 lat. I w wieku 12 lat ja stwierdziłem, no jak to, przecież to, co on mówi, to jest całkiem sensowne. Ten właśnie konserwatyzm, ten monarchizm, to nie jest nic złego. No ale jednak to były takie czasy, a dzisiaj znowu uważa się, że on uważa się za monarchistę. No to troszeczkę nie tak to poszło, te przemiany. Także ja już nie przeciągam. Jeszcze raz wielkie brawa dla naszych gości. Tworzenia tak zwanych praktyk społecznych. Dlatego, że to, w co ludzie wierzą, jakie sobie wartości przyjmują, jakim obrazem świata się kierują, ma wpływ na podejmowane przez nich decyzje. I społeczeństwo to jest tak naprawdę proces podejmowania decyzji, codziennego podejmowania decyzji przez wszystkich członków tego społeczeństwa. Społeczeństwo nie jest niczym statycznym. Taki obraz, że to nam coś robi, prawda? Jest jakaś władza, ona jest taka wielka i my tacy mali, oni są aktywni, my jesteśmy tylko bierni. Tak społeczeństwo nie działa. Społeczeństwo to jest określona praktyka i to, co społeczeństwo uważa, to są właściwie decyzje i poglądy wszystkich członków tego społeczeństwa. Żyjemy w świecie, nazwijmy to dość pluralistycznym, to znaczy, że to jest w gruncie rzeczy wolna decyzja każdego, po jakiej stronie się opowie, po stronie którego światopoglądu, po stronie którego obrazu świata. Przy czym ten wybór staje się coraz trudniejszy, bo tych właśnie, można powiedzieć, alternatywnych poglądów jest coraz więcej. Coś, co jeszcze powiedzmy, nie wiem, 100 czy 200 lat temu było nie do pomyślenia. Człowiek rodził się na danej wsi. To wszystko było od wielu stuleci często tak samo. Na tej samej wsi umierał i nawet by mu do głowy nie przyszło, że można na świat patrzeć inaczej, że można dokonywać jakiegoś wyboru, prawda? Że można patrzeć tak, a można patrzeć inaczej. I to, co stało się jakby w sumie kwestią wolności, jest też i oczywiście określoną pułapką, dlatego że ci, którzy znają metody zarządzania opinią publiczną, mają niezwykłą władzę, ponieważ mają władzę właśnie tworzenia tych obrazów świata, które ludzie sobie internalizują, przyjmują za swoje i na podstawie czego potem działają. I to jest właśnie taki, można powiedzieć, trochę przewrotna rzecz, bo niby nic nie robimy, niby nie mamy na nic wpływu, ale na końcu okazuje się, że właściwie to, co się dookoła nas dzieje, to, co się dzieje w społeczeństwie, to jest skutek naszych wyborów. Kwestia jest tego rodzaju, że jeśli 10 osób, powiedzmy, milionowej społeczności wybierze coś, z czym inni się nie zgadzają, to generalnie nie ma to większego wpływu. Będzie to 1000 osób? Też nie. Ale jak będzie to już 500 tysięcy, to zaczyna mieć to znaczenie, prawda? I zaczyna się też walka. I dlatego żyjemy w takich czasach, że właściwie ta walka polityczna, walka społeczna toczy się rzeczywiście w ludzkich głowach i toczy się rzeczywiście o ludzkie głowy. Toczy się o to, jaki światopogląd ludzie przyjmą za własne.
bo potem na podstawie takiego światopoglądu podejmują określone decyzje i to ma już bardzo określone realne skutki. I naszym zdaniem właśnie rola Harariego, przede wszystkim Harariego, jest taka, żeby napisać, powiedzmy, nowy mit na epokę świata postchrześcijańskiego. I ten mit leży w interesie określonych grup społecznych, które stwarzają, które kontrolują właśnie w dużej mierze te wszystkie nowoczesne technologie, czy to technologie cyfrowe, czy to technologie genetyczne. I teraz tak, czy te ich technologie zostaną wdrożone w życie, czy znajdą określonych nabywców, czy będzie odpowiednio dużo chętnych, którzy będą chcieli przebywać, nie wiem, metaversum, czy w jakimś analogicznym projekcie, bo z tym metaversum ostatnio jakoś różnie bywa. Czy ludzie będą chcieli w tym świecie żyć, zależy od tego, jaki będą mieli światopogląd, jak będą na siebie patrzeć, jaki będą mieli system wartości, jak będą definiować pewne rzeczy. I często się przedstawia, że Harari to jest taka osoba, która ostrzega, prawda? On przestrzega, on jest właśnie takim dobrym prorokiem, który ostrzega, że ten świat kiedyś w przyszłości tak będzie wyglądał, tak się go jakoś w jakiś sposób uwiarygadnia, że przecież on jest w porządku, bo on ostrzega. Naszym zdaniem on wcale nie ostrzega, tylko naszym zdaniem on właśnie programuje ludzi na to, żeby mieli poczucie, że tak ma świat w przyszłości wyglądać. I że w dużej mierze ten świat jest bezalternatywny. I że w gruncie rzeczy to my naprawdę nic nie możemy zrobić, tylko właśnie pochylić głowy, poczuć się tymi zwierzątkami i pozwolić, żeby ci nowi, prawda, ta nowa kasta panów, ci homo sapiens, z nami robili to, co będą chcieć robić, bo właściwie to już jest wszystko stracone i właściwie nic już zmienić nie można. Książki Harariego są pisane z bardzo dużym ładunkiem właśnie metod różnych sugestywnych. Z punktu widzenia naukowego Harari został, szczególnie właśnie w ostatnich miesiącach pojawiły się artykuły naukowe, które po prostu pokazały, że Harari jest dyletantem naukowym. Nawet na jednym z uniwersytetów w Wiedniu, chyba ekonomicznym, już dokładnie nie pamiętam, nawet powołano do życia cały projekt naukowy, który zbadał właśnie jakąś tam jedną z prac Harariego pod kątem naukowości jego tez. I jakby ocena była miażdżąca, prawda? On jest nazywany przedstawicielem pop nauki, albo mówi się, że on pisze tak zwany big history, czyli właśnie takie, można powiedzieć, pisanie jakichś takich wielkich narracji, wielkich historii, które tłumaczą wszystko i nic. W świecie naukowym Harari praktycznie nie istnieje. Ale jego książki są pisane tak sugestywnym językiem, że czytelnik, który nie ma określonej wiedzy naukowej, a większość z nas nie ma tej wiedzy, po prostu nie ma tej wiedzy, bo każdy zna się na jakiejś tam swojej własnej dziedzinie, czyta tę książkę i ma wrażenie, że tak jest, bo te książki są pisane z bardzo dużą wiedzą na temat właśnie metod programowania, metod właśnie takich sugestywnych. On cały czas operuje różnymi obrazami, jakby prowadzi czytelnika tak, że czytelnik zaczyna się w to w jakiś sposób wczuwać i cały czas się pojawia, że nauka, to jest tak sugestywne, że na końcu człowiek przyjmuje, to chyba tak jest, skoro nauka, to znaczy, że to jest jakiś obiektywny, naukowy obraz świata i jeśli z nauki to wszystko wynika, to właściwie to jest bezalternatywne i ten świat będzie tak wyglądał. I owszem, jakby możemy teraz mówić o tych zagrożeniach, ale w gruncie rzeczy alternatywy nie ma. I też Harari, jak wiecie Państwo, na pewno ktoś z Was ostatnio podpisał taki jakiś, nie wiem, list otwarty, tam między innymi Elon Musk ten list podpisał w sprawie właśnie zagrożeń związanych ze sztuczną inteligencją. No i znowu tutaj Harari, prawda, uwiarygadnia się jako ten, który właśnie ostrzega, prawda, on ostrzega. Ale na czym polega moim zdaniem największa przewrotność całej tej jego koncepcji i właśnie dlaczego uważamy, że on wcale nie ostrzega, tylko programuje? Dlatego, że
Kluczowym stwierdzeniem w tej całej jego koncepcji jest stwierdzenie, że nauka absolutnie udowodniła, że Boga nie ma, duszy nie ma, że umysł człowiek też nie ma, że właściwie nie ma ludzkiego ja, prawda? I człowiek to jest właściwie taka, właśnie jak on to mówi, wiązka algorytmów. No i właściwie człowiekiem można jakby, nie wiem, posługiwać się, zarządzać, zużywać, przekształcać, dokładnie tak samo jak zwierzęta, jak rośliny, jak wszystkie inne przedmioty. I jakby cała machloja polega na tym, że on twierdzi, że nauka to udowodniła. I teraz znowu bezkrytyczny czytelnik, a większość czytelników Harariego to są osoby niestety bardzo bezkrytyczne. Wystarczy właśnie, że usłyszą, że to jest coś nowoczesnego, postępowego, naukowego i już bezkrytycznie w to wierzą. I wielu czytelników zaczyna w to wierzyć. To znaczy, że zaczynają przyjmować określony światopogląd. Jeśli Boga nie ma, jeśli duszy nie ma, jeśli umysłu nie ma, to człowiek niczym się nie różni od innych przedmiotów, od innych rzeczy, no bo czym niby miałby się różnić? I to jest określony światopogląd. I Harari to przedstawia jako pogląd absolutnie naukowy, a każdy szanujący się naukowiec powie, że nauki, a w szczególności nauki przyrodnicze, nie są w stanie w ogóle udzielić odpowiedzi na takie pytanie, ponieważ jeśli uznamy, że istotą Boga albo istotą duszy jest jego niematerialność, że Bóg jest niematerialny i dusza jest niematerialna, no to jak nauki przyrodnicze, które posługują się metodami jakimiś, nie wiem, eksperymentalnymi, doświadczalnymi, które badają materię, miałyby w tej materii znaleźć coś, co jest niematerialne, prawda? Jakby podstawy wiedzy filozoficznej wystarczą do tego, żeby zrozumieć, że Harari tak naprawdę kłamie po prostu. Kłamie, ponieważ nauka się nie jest w stanie wypowiedzieć na ten temat, a przynajmniej nie te nauki przyrodnicze, które on uważa za te niby jakieś tam prawdziwe nauki, no bo humanistyka to jest fikcja, prawda? Generalnie wszystko jest fikcją, więc w gruncie rzeczy Harari raz mówi, że wszystko jest fikcją, a potem mówi, ale poza twierdzeniem o tym, że Boga nie ma, duszy nie ma, to jest prawda, prawda? I to nauka udowodniła. Więc ten manipulatywny charakter jest tutaj bardzo widoczny. I właśnie z takiego cybernetycznego punktu widzenia widać, że to jest element po prostu programowania. Programowania na światopogląd materialistyczny, naturalistyczny, czyli właśnie przekonanie, że jest tylko materia, przy czym materia to jest też właściwie coś takiego płynnego, algorytmy, czym można dosłownie dowolnie manipulować, w którym nie ma nic trwałego, prawda? Nie ma w ogóle czegoś takiego jak natura rzeczy, czyli nawet przyrodą można dowolnie manipulować. Także przyroda jest tylko i wyłącznie jakąś tam właśnie wiązką algorytmów, więc można te algorytmy, one dziś są tak ustawione, tę przyrodę można jutro zupełnie inaczej ustawić, można, prawda, łączyć z sobą zwierzęta, ludzi i tak dalej, tworzyć jakieś tam hybrydy genetyczne. I taki światopogląd naturalistyczny jest tylko jednym z możliwych światopoglądów, dlatego że z punktu widzenia filozofii naturalizm jest jednym tylko i wyłącznie poglądem filozoficznym. Natomiast Harari nadaje mu rangę sprawdzonej teorii naukowej, bezalternatywnej teorii naukowej. Naturalizm zakłada właśnie, że właściwie poza materią nic nie istnieje, że wszystkie, powiedzmy, fenomeny psychiczne są tylko i wyłącznie skutkiem jakichś procesów materialnych, prawda? I to ma określone konsekwencje polityczne, to ma określone konsekwencje etyczne. Dlatego, że jeśli uznamy, że rzeczywiście człowiek się niczym nie różni od zwierząt, od roślin, to pojawiają się oczywiście pytania o implikacje etyczne. O implikacje etyczne, czyli co można robić, czego nie można robić. Dlaczego na przykład nie można dokonywać eksperymentów na innych ludziach? Pojawiają się bardzo poważne problemy etyczne, które Harari kompletnie pomija. Pokazuje, że właściwie, albo inaczej, on właściwie jakby mówi szczerze, jeśli właściwie nie ma duszy, nie ma Boga, to właściwie nie ma etyki. Czyli efekt jest taki, że silniejsi rządzą słabszymi. I to jest rzeczywiście skutek światopoglądu naturalistycznego, bo jakby z samej przyrody trudno jest wywieść jakąś etykę, bo możemy obserwować świat zwierząt, prawda?
prawda? I możemy zastanawiać się, to ok, to będziemy obserwować świat zwierząt i na podstawie zachowania zwierząt będziemy wywodzić jakieś reguły etyczne i będziemy wywodzić jakieś zasady etyczne i będziemy patrzeć, jak, nie wiem, traktują siebie pszczoły w ulu, prawda, albo mrówki w mrowisku i na podstawie tego będziemy zastanawiać się, to jak się powinni traktować ludzie, jak powinna wyglądać etyka ludzka, czy powinna być bardziej podobna do etyki mrówek, czy może do etyki ptaków, czy może do etyki pszczół, prawda? Pojawia się pytanie, skąd te normy etyczne mamy brać. I okazuje się, że jest to trudne i jakby Harari tutaj wyciąga wnioski, no to w takim razie ci, którzy będą mieli właśnie te technologie, będą tych ludzi, którzy tych technologii nie będą mieć, którzy będą właśnie słabsi, biedniejsi, będą po prostu ich używać do własnych celów i będą tak naprawdę rządzić tymi ludźmi. I on to uważa za bezalternatywne. I rzeczywiście, moim zdaniem, jakby wartością jego książek jest to, że on ten paradygmat taki właśnie naturalistyczny doprowadził do rzeczywiście swojego logicznego końca. Na gruncie naturalizmu rzeczywiście, moim zdaniem, nie da się sformułować zasad etyki innej niż właśnie to, że w gruncie rzeczy silniejsi rządzą słabszymi i że ci, którzy będą mieli pod kontrolą te najnowocześniejsze technologie, to będą używali po prostu ich dla własnego interesu, a innych będą używać w sposób przedmiotowy. To jest kwestia tego, ile osób w to uwierzy. Ile osób w to uwierzy, że rzeczywiście jesteśmy skazani na światopogląd naturalistyczny, ile osób w to uwierzy, że rzeczywiście nauka to wszystko udowodniła. I to jest właśnie ta walka, która toczy się o umysły ludzi, prawda? Ponieważ jeśli całe społeczeństwo w to uwierzy, no to na końcu przyjdzie właśnie jakiś taki właściciel korporacji z Doliny Krzemowej czy jakiejś innej i powie, no cóż, no jesteście zwierzątkami, to was teraz w zoo zamkniemy, prawda? Albo zrobimy jakieś eksperymenty na was, jeszcze będziecie szczęśliwi, ponieważ będziecie w ten sposób służyć nauce. To my na was będziemy robić eksperymenty i nawet może powiemy, jakąś taką tablicę potem powiesimy, że tutaj, nie wiem, Anna Kowalska, prawda, oddała swoje życie, bo się poświęciła w eksperymencie i dzięki temu, prawda, mieliśmy postęp naukowy. Czy to nie byłoby już w tym momencie możliwe, przy tym stanie psychicznym ludzi, którzy teraz mają? Moim zdaniem to już jest, to się zbliża wielkimi krokami. Dlaczego? Dlatego, że ludzie właśnie już myślą o sobie w określony sposób. Teraz niedawno pojawiła się informacja, że w Holandii, prawda, też już jest dopuszczana eutanazja osób, dzieci, prawda, osób do 12 roku życia, w przypadku jakichś tam nieuleczalnych chorób, które powodują duże cierpienie, tam są określone warunki i znowu możemy się tym w jakiś sposób niepokoić, możemy się tym oburzać, możemy mówić, prawda, że to jest nie wiem, złamanie prawa Bożego, złamanie etyki i tak dalej, ale to, że takie prawo się pojawiło, to jest efekt tego, że społeczeństwo holenderskie po prostu jest społeczeństwem dekadenckim, prawda, że to jest społeczeństwo, w którym no nie ma, jakby ten odsetek ludzi wierzących w Boga jest niewielki, odsetek ludzi, którzy może, nie wiem, nie są wierzącymi w sensie monoteistami, ale może wierzą w jakiś spiritualizm, jakąś inną formę, nie wiem, duszy, ducha i w każdym bądź razie wychodzą poza taki czysty materializm. I w momencie, jeśli mamy w większości społeczeństwo właśnie takie już materialistyczne, które uważa, że właściwie śmierć to jest koniec, śmierć to jest koniec, definitywny koniec i człowiek jedyne co ma to życie tu i teraz, prawda, to konkretne życie i poza tym nic innego nie ma, no to jeśli ludzie mają taki światopogląd, a większość ludzi w tym społeczeństwie zachodnim już ma taki światopogląd, no to w tym momencie jakby ta kwestia tej eutanazji jest absolutnie konsekwentna. Jest absolutnie konsekwentna, bo jeśli nie ma nic po tej śmierci, to w imię czego to życie przedłużać, w imię czego cierpieć, w imię czego, prawda, nie wiem, jeszcze finansować taką osobę, która już i tak nie wyzdrowieje, w momencie, jak się nie wierzy w Boga, nie wierzy się, nie wiem, w ducha i tak dalej, no to też i nie wierzy się w jakąkolwiek możliwość cudu, prawda, że w każdej chwili przecież może być jakaś ingerencja sił wyższych, może być cud uzdrowienia. W momencie, jeśli ludzie w to nie wierzą, a nie wierzą, jakby z ich światopoglądem jest to absolutnie spójne.
I właśnie ten program właśnie Eugeniki de facto, no bo eutanazja to jest część Eugeniki, ona w Holandii już jest i tam spotyka się z dużą akceptacją. Oczywiście są przeciwnicy, bo są, prawda, ale to już jest właśnie ta mniejszość. To jest to, od czego zaczęłam, prawda? Ile osób będzie wyznawać dobry światopogląd? Tych, można powiedzieć, osób, które uważają, że jednak życie w tym momencie się nie kończy, że sposób, w jaki się umiera, może mieć znaczenie, że cierpienie może mieć jakieś znaczenie i że w każdym momencie może właśnie dojść chociażby do jakiegoś cudu uzdrowienia. Tych osób jest coraz mniej, więc taka właśnie eutanazja jest absolutnie konsekwencją. I to jest właśnie światopogląd, który opisuje charakter, prawda? Ponieważ eugenika to jest część właściwie tego, o czym pisze, że w momencie, jeśli no właśnie nie ma Boga, nie ma duszy, no to taki człowiek, no właśnie po co ma dalej żyć, prawda? Jeśli cierpi, i jeśli już wiadomo, że już nie będzie miał dobrego życia, to po co to życie podtrzymywać? I to jest właśnie ten sam światopogląd, który wyznawali narodowi socjaliści, dlatego tak często mówimy o tej trzeciej Rzeszy, ponieważ to był właśnie już ten świat postchrześcijański, prawda? To był światopogląd postchrześcijański, więc dla światopoglądu postchrześcijańskiego, dla narodowych socjalistów, dla rasistów, to nie był absolutnie żaden problem, żeby, nie wiem, wybić kilka milionów Żydów, Polaków i Rosjan. No bo z jakiego punktu widzenia to miałby być dla nich problem, jeśli nie ma Boga, nie ma jakiejś uniwersalnej etyki i tak naprawdę najważniejsze to jest życie tu i teraz, a życie tu i teraz ma być miłe i przyjemne, najlepiej właśnie dostatnie dużą ilość dóbr. Jeśli dla wszystkich nie starczy, bo to było to założenie, dla wszystkich nie starczy, więc wszyscy nie są w stanie żyć jakimś tam, nie wiem, super życiem, no to silniejszy po prostu bierze sobie wszystko, a tych słabszych po prostu wyrzuca z tego świata. No jest to konsekwentne. Jeśli nie ma uniwersalnej etyki, no bo nie ma jej w czym zaczepić, no to w tym momencie silny powie, wiesz co, ale mi się podoba ten twój dom, ja ten dom chcę mieć, ja chcę w nim żyć, prawda, i wypadł stąd i najwyżej cię zabije, jak nie masz innego pomysłu na siebie, prawda. A najlepiej to ci jeszcze wmówię, żebyś właśnie zapisał się na ten eksperyment medyczny i jeszcze dla dobra nauki coś tam, prawda, zrobisz i przyjdziesz do historii. I to jest właśnie to, co jest w jakimś sensie niesamowite, że albo inaczej, właśnie Harari jakby mówi w swoich książkach, przekaz jest taki, że ja przed tym ostrzegam, ale jego książki są właściwie tak napisane, że czytelnik po jego książkach jest zaprogramowany na przekonanie, że tak być musi, no bo rzeczywiście to jest konsekwencja tego światopoglądu. Rzeczywiście to jest konsekwencja tego światopoglądu. No i tutaj właśnie dlatego jakby kwestia jest tego, dlaczego trzeba o tym mówić. Trzeba właśnie o tym mówić, żeby pokazać, że ten światopogląd jest tylko jednym z wielu możliwych, że opiera się na pewnym poglądzie filozoficznym, który jest naukowo absolutnie nieudowodniony i można powiedzieć z takiego, nie wiem, naukowo-filozoficznego punktu widzenia kwestię istnienia Boga i duszy możemy uznać za, można powiedzieć, za nierozstrzygniętą. Jakby ktoś tak chciał powiedzieć, przyjmijmy, jeśli ktoś chce być uczciwy intelektualnie i solidnie, po prostu to powie, że powinniśmy przyjąć, że to są kwestie nierozstrzygnięte, że jakby z punktu widzenia nauk przyrodniczych trudno jest się wypowiedzieć na temat duszy i Boga. Sama nauka, ta właśnie konkretna nauka, która panuje na uniwersytetach, też się opiera na określonych założeniach, teoretycznych, filozoficznych. Więc przynajmniej uczciwie trzeba powiedzieć, że jakby to, na co powinniśmy wszyscy zgodzić, to jest to, że tego po prostu nie wiemy. Co najwyżej, że pewne argumenty, albo inaczej, moim zdaniem ta nauka, która w tej chwili coraz bardziej się rozwija, chociażby w kwestii właśnie, nie wiem, fizyki kwantowej, moim zdaniem ona coraz bardziej neguje właśnie ten światopogląd taki naturalistyczny i materialistyczny. Ale to są kwestie, które dyskutują naukowcy, które dyskutują filozofowie. Natomiast przeciętny człowiek właśnie ma ten problem, że nagle zostaje właśnie jakby z nieodpowiedzialnym pytaniem, prawda? To w co mam wierzyć? To co jest prawdą? I teraz moim zdaniem, w momencie, kiedy trudno jest, bo w tym momencie jest rzeczywiście trudno jakby stworzyć taki konsens prawdy,
rzeczywiście jakby powiedzieć, że to jest tak i tak i tak, nauka to i to i to i jakby wszyscy są z tym zgodni. Moim zdaniem jesteśmy w takim momencie, gdzie jest to trudne, gdzie moim zdaniem, chociaż moim zdaniem, jeśli się uczciwie do pewnych rzeczy podejdzie, to można powiedzieć na zasadzie argument do argumentu i pewne rzeczy jednak się w jakiś tam sposób układają. Ale powiedzmy, że na ten moment przyjmujemy, że powiedzmy są to kwestie otwarte. No i teraz jest pytanie, no to jak żyć, prawda? To jest teraz kwestia tego, to w oparciu o co oprzeć prawo, w oparciu o co właśnie oprzeć działania społeczne, prawda? Czym mamy się kierować? No i teraz się pojawia pytanie, skoro te kwestie są otwarte, to dlaczego mamy przyjmować światopogląd, który dla większości ludzi jest szkodliwy? Jakby podejdźmy do tego pragmatycznie. Jakby zupełnie pragmatycznie, że jesteśmy właśnie teraz w Sejmie, prawda? I powiedzmy, jakiś filozof, naukowiec przychodzi i mówi, że z punktu widzenia nauki zostawiamy na razie kwestia Boga, kwestia duszy jest otwarta, nie jesteśmy w stanie stworzyć konsensu, ale musimy się na coś zdecydować. Więc jakie kryteria przyjmujemy? Więc przyjmiemy takie kryteria, że przyjmiemy pewne reguły, które w gruncie rzeczy leżą w interesie wszystkich ludzi, prawda? A Harari tego nie robi. Harari ostrzega, ale jednocześnie cały czas podsuwa, ale właściwie tak musicie myśleć, to jest nieuniknione. I dlatego ja tak samo uważam, że ten apel właśnie w sprawie sztucznej inteligencji jest niesamowicie farsejski, dlatego że oni tam postulują, żeby stworzyć jakąś taką, nie wiem, organizację globalną, międzynarodową do tego, żeby kontrolować sztuczną inteligencję, ale znowu się pojawia pytanie, po pierwsze, kto kontroluje kontrolujących, prawda? To jest stare pytanie, ale po drugie, jakimi regułami mają się oni kierować? Bo rozumiem, że tu chodzi między innymi o kwestie etyczne, prawda? Co powinno być dopuszczalne, co powinno być dopuszczone, a co nie. No dobrze, w oparciu o jaką etykę taka komisja miałaby opracować? Etykę katolicką, etykę protestancką, etykę żydowską, etykę muzułmańską, etykę konfucjańską, etykę bramińską, etykę kantowską, etykę Feuerbacha, etykę Marksa. Moglibyśmy jeszcze długą listę, prawda, robić różnych alternatywnych koncepcji etycznych, w oparciu o co mamy decydować. I powiem tak, żyjemy właśnie w takich trudnych czasach, z jednej strony trudnych, z drugiej strony, można powiedzieć, stanowiących duże wyzwanie, że mamy niesamowitą wolność, bo sobie możemy wybrać, co chcemy. Każdy z Państwa może sobie wybrać jakąś etykę, która Państwu pasuje. Czy to katolicka, może być też już katolicka tradycyjna, może być taka katolicka modernistyczna, prawda? Protestancka, to też zależy jaka, prawda? Bo to tam jest wiele różnych denominacji i wiele różnych różnic. No super wybór, prawda? Tylko po pierwsze, na co się zdecydować, według jakich kryteriów, no i jako społeczeństwo, na co mamy się w całości zdecydować i tak dalej. I ja teraz już będę kończył, zaraz przekażę Adamowi, ale szkicując te tematy, chodziło mi o to, żebyście mieli poczucie, że to nie jest tak, że jakby coś się dzieje poza nami, że my jesteśmy tylko w tym wszystkim bierni, bo to jest tylko bardzo pozorne, dlatego że od tego, ile osób wybierze jaki światopogląd, potem będą od tego będą zależeć określone decyzje prawodawcze, powiedzmy eutanazja tak, eutanazja nie, aborcja tak, aborcja nie, prawda? Od tego będzie potem zależała edukacja w szkołach, że powiedzmy za 10, za 20 lat główną lekturą dla dzieci będzie Harari i wszystko, co jest związane ze światem chrześcijańskim, z etyką katolicką, zostanie zresetowane jako zabobon, fikcja i coś po prostu, co miało być niby szkodliwego dla ludzi, bo Harari cały czas sugeruje, że chrześcijaństwo i religie monoteistyczne to w ogóle była największa tragedia, prawda, w historii ludzkości. Tam jest bardzo duża sugestia. I jakby kwestia jest tego rodzaju, że autentycznie jesteśmy na takiej wojnie totalnej, bo to jest autentycznie wojna o umysł każdej osoby.
Autentycznie wojna o wybór każdej osoby jakby na gruncie jakiego światopoglądu stanie, co wybierze. Kwestia jest tego rodzaju, że większość osób w ogóle nie wie, że bierze udział w jakiejś wojnie, nie ma absolutnie tej świadomości i nie rozumie skutków swoich wyborów. Nie rozumie, że ten jednostkowy wybór może mieć skutki globalne. Bo każdy patrzy tylko, prawda, jakby z perspektywy siebie, co ja mogę, prawda? Ale jeśli już milion osób coś wybierze, 10 milionów coś wybierze, milion osób coś wybierze, to ma już określone znaczenie. Dlatego sam fakt, że tu jesteście, pokazuje, że ta wojna się toczy, że są osoby, którym, można powiedzieć, ta narracja nie kupiła, jakby, którzy tę narrację odrzucają, albo przynajmniej mają różne pytania, prawda? Bo może nie każdy z nami się zgadza, może są osoby, które jakby same jeszcze nie wiedzą, co podjąć, jaką decyzję podjąć, co jest lepsze, co jest gorsze i tak dalej. I nasza rola polega na tym, żeby jak najwięcej osób sobie uświadamiało, że jest na takiej wojnie, że od tych wyborów jednostkowych naprawdę dużo zależy. I po drugie, że nasze wybory co do światopoglądu, co do naszych przekonań, co do tego, o czym my mówimy, o czym z innymi rozmawiamy, mają znaczenie. Ponieważ im więcej osób coś myśli, tym wiadomo, to się zaczyna rozszerzać. Im więcej osób coś kwestionuje, tym też inni patrzą i widzą, że a może rzeczywiście można to jakoś na to inaczej spojrzeć, może rzeczywiście to nie jest takie bezalternatywne, może rzeczywiście od się myli, a może się jeszcze zastanowię. I dlatego właśnie to jest tak ważne, żeby mieć świadomość, że to, co myślimy, to, co robimy, to, co wybieramy, ma określone znaczenie, które wychodzi jakby poza nasze konkretne życie. I no to jest nasza rola, no to możemy zrobić, prawda? Właśnie to, żeby uświadamiać kwestię tego, że społeczeństwo to jest określona praktyka i ta praktyka składa się z naszych codziennych wyborów, z naszych po prostu codziennych przekonań i im więcej osób będzie wątpiących, w tym sensie, że będzie krytycznie podchodziło do pewnych rzeczy, będzie stawiało sobie różne pytania, będzie sprawdzało, tym mniejsze pole do popisu dla różnych manipulatorów, jak na przykład Harari czy Schwab, którzy używają różnych metod sugestii i, prawda, i manipulacji, próbują stworzyć wrażenie, że ich narracja jest najlepsza i bezalternatywna. I chodzi o to, żeby jak najwięcej osób zadało pytanie, czy aby na pewno. Szanowni Państwo, ja troszkę uzupełnię to, co mówiła moja małżonka. Oczywiście generalnie zgadzam się ze wszystkimi tutaj przedstawionymi przez nią stwierdzeniami, ale chciałbym tutaj jakby zająć się to jakby tym samym problemem, może troszeczkę od innej strony. Pamiętam, jest taka książka, każdy, kto tam się zetknął z naukami społecznymi, zna przynajmniej tytuł i autora, a mianowicie Karla Mannheima. Karla Mannheima jest taka praca na temat utopii, znana ideologia utopia. I Mannheim, taki, no, bym powiedział, socjolog marksizujący dość mocno, w pewnym momencie w tej książce stwierdza, że w sumie ludzie do końca średniowiecza to byli szczęśliwi. Jak na marksistę, to dosyć, tak bym powiedział, specyficzna teza. A mianowicie stwierdza, iż do końca średniowiecza ludzie wszyscy obracali się w jednym światopoglądzie, który nazywał się chrześcijaństwem. I mogli mieć jakieś tam swoje różne interesy klasowe, prawda, społeczne i tak dalej, ale wszyscy mówili w tym samym języku i obracali się jakby w tych samych ideach. Rzeczywiście, prawda jest taka, że do końca średniowiecza tak było, potem od XVI wieku, kiedy pojawił się Luther, Calvin, świat podzielił się, nasz świat, nasza cywilizacja, na świat katolicki, świat protestancki. Potem w XVIII wieku doszedł do tego jeszcze laicki świat oświecenia.
No i bym powiedział, że niestety, czy nam się to podoba, czy nie, nasz świat pod względem ideowym coraz bardziej się dzieli, kawałkuje. I rzeczywiście mamy taki, bym powiedział, no, spór, który z tych światopoglądów wygra. Dlatego, że w moim przekonaniu światopoglądy mają to do siebie, że mają charakter jednak niczy bardziej totalny i nietolerancyjny. Zresztą każdy z Państwa to pewnie widzi i odczuwa, obserwując na przykład świat liberalny, który tak często mówi o wolności, tolerancji, prawie że do każdego do posiadania własnych poglądów i tak dalej. No ale wystarczy sobie spojrzeć na liberalne media i się okazuje, że nie wszystkie światopoglądy są równie tolerancyjne i równie dopuszczalne do dyskusji. Są te bardziej liberalne, te mniej liberalne i zupełnie nieliberalne i skutek jest taki, że w liberalnych mediach jest tylko liberalny. Chociaż każdy tutaj media mówią, że każdy ma prawo myśleć jak chce, ale się okazuje, że jednak nie. I tak jest generalnie z każdym światopoglądem. I niestety światopoglądy ludzkie się podzieliły. I to podzielił się nie na takiej zasadzie, jak to było kiedyś, że tutaj byli chrześcijanie, tutaj byli muzułmanie, tam byli jacyś tam konfucjaniści, prawda, i tak dalej. I gdzieś te światy się stykały ze sobą lekko geograficznie. Nie. Problem współczesnego świata zachodniego jest taki, że podziały są wewnątrz. One są dosłownie pośród rodzin. Jeden z moich znajomych kiedyś mi powiedział, że panicznie boi się świąt. Bo przy świętach to będzie trzeba usiąść przy jednym stole z resztą rodziny, skłócą o politykę, światopogląd i tak dalej. Dlatego, że rzeczywiście jesteśmy podzieleni, tak jak to właśnie mówi Pismo Święte, Nowy Testament, prawda, że podziały będą strafne i będą szły przez rodzinę nawet. I rzeczywiście te podziały, tak, bardzo często w tych ostatnio napisałem taką książkę, która się na dniach ukaże, dotycząca książka współczesnej myśli politycznej. I poproszono, żebym napisał taką książkę na 250 stron i omówił całą myśl polityczną XIX i XX wieku. Niby łatwe dla politologa i dla badacza myśli politycznej, ale i trudne. Dlaczego łatwe? Dlatego, że pisać jest o czym. Trudne, ponieważ na 250 stronach zawrzeć wszystko. Stwierdziłem, że mam jakby dwie możliwości. Pójść chronologicznie i o każdym autorze i o każdej koncepcji napisać kilka linijek, albo dwa akapity, albo też podzielić je na jakieś, nazwijmy to w ten sposób, systemy, ideologie, doktryny. Tak zdecydowałem się zrobić, właśnie podzielić na takie wielkie systemy doktryny. I tam pośród jednego z wielu systemów uwzględniłem, w moim przekonaniu, system, który jest istotny i nabiera znaczenia, którego najbardziej wyrazistym w tej chwili przedstawicielem jest właśnie Yuval Noah Harari, a mianowicie ewolucjonizm. Harari bardzo często przypisywany jest do nurtu gdzieś tam związanego z Fryderykiem Nietzsche, nad człowiek, tylko że prawda nie w sensie takim, jak to Nietzsche widział, duchowym i tak dalej, tylko biologicznym i tak dalej. Powiem szczerze, nie przekonuje mnie ta interpretacja, że Harari jest nietzscheanistą. Choćby dlatego, że w swoich trzech tomach do niczego bodajże wymienia go na jego nazwisko tylko dwa razy. Jest myśliciel, który zdecydowanie bardziej go interesuje i na którym jest zdecydowanie bardziej mocno oparta, jest to wszystkim Państwu znany Karol Darwin. Tak, on jest darwinistą. Problem polega na tym, że sam darwinizm od samego początku prezentował się jako pogląd stricte naukowy, który nie ma charakteru światopoglądowego, ideologicznego, to czysta nauka. Ja sobie tam badałem, prawda, liski, wróbelki i tak dalej, zobaczyłem jak ewoluują i na podstawie tego sformułowałem teorię naukową, to nie ma nic wspólnego z religią, z kulturą, jest to teoria dla wszystkich. Tak się składało, że jakiś czas temu kupiłem sobie na wyprzedaży różne dzieła Darwina. Były gdzieś tam, prawda, po 5 zł jakoś, tak, więc kilka kupiłem. No i sobie parę tych książek właśnie autorstwa Karola Darwina przeczytałem. To były wszystko książki dotyczące prawda, biologii, teorii ewolucji i tak dalej.
Ja sobie tak to przeczytałem, nie jako biolog, bo nim nie jestem, tylko jako politolog i badacz myśli politycznej. I stwierdziłem, że oczywiście tam jest cała ta teoria ewolucji biologicznej i tak dalej. Ale ile tam jest ideologii i filozofii? Naprawdę jest tam tego bardzo, ale to bardzo dużo tej ideologii filozofii. Ja powiem tak, jeżeli Darwin na przykład gdzieś tam opisuje problemy ewolucji, jakieś tam, prawda, motyli i tak dalej, okej, fajnie. Ale jak w pewnym momencie zaczyna twierdzić, że tak jak motyle jedne wyewoluowały i opanowały łąkę i wyparły tamte drugim, i potem nagle się okazuje, że w świecie ludzi, teraz znajdujemy taki ciekawy fragment, też tak jest. I są rasy wyższe i rasy niższe. Tak. Jest rasa wyższa i się okazuje, że to są protestanty, że to są anglosasi wyznania protestanckiego, to jest rasa wyższa, a niższa to są katolicy z Irlandii, którzy żyją w brudnych lepiankach i mnożą się jak króliki. To jest cytat. Proszę Państwa, czy to jest teoria naukowa? Podstawowe pytanie, czy to jest teoria naukowa? W moim przekonaniu to nie jest teoria naukowa, jest to czysta ideologia, czysty światopogląd. Dlatego, że nam się wydaje, że gatunki to jest, nie wiem, człowiek, szympans, dajmy na to, nie wiem, motyl, wiewiórka i tak dalej. Darwin tak nie uważa. Rasy ludzkie są gatunkami, nawet kultury są gatunkami, dlatego że w ramach tych kultur okazuje się, że są Irlandcy katolicy i są protestanccy anglosasi. Się nagle okazuje, że to są dwa różne gatunki. I się zaraz potem czytam parę stron dalej, że właściwie to protestanccy anglosasi nie powinni się mieszać z katolikami z Irlandii. Dlaczego? Dlatego, że jak się mieszają takie osoby, to ludzie różnych ras, mówi Darwin, mają zwykle słabo płodne albo w ogóle bezpłodne potomstwo, podobnie jak koń z osłem. Moje proste pytanie. Proszę Państwa, facet mieszkał w Wielkiej Brytanii, gdzie było bardzo dużo Irlandczyków, prawda? Wtedy w ogóle Irlandia była częścią Wielkiej Brytanii, Zjednoczonego Królestwa. Chodził po ulicach i obserwował. I co? Na ulicy zaobserwował, że małżeństwo na przykład angielskie z Irlandczykiem jest bezdzietne? Że nie dzieci są bezdzielne, prawda, i tak dalej, no skąd on to zaobserwował? To jest czysta ideologia. I według Darwina, oczywiście, ponieważ jego książka, jak on sam mówi na samym wstępie o pochodzeniu gatunków, to jest książka, to omawiam, mówi na samym wstępie, że to w ogóle jego nie interesuje polityka, ideologia, filozofia, to jest czysta nauka. O tak, to jest czysta nauka, to ja powiem dziękuję za taką naukę. Tak z nauką niestety jest, i to mówię świadomie, jako sam będąc profesorem. Nie ma nauki, która byłaby odarta z jakichś założeń. Nawet chrześcijaństwo, które w osobie świętego Tomasza z Akwinu odwoływało się do Arystotelesa i mówi się o tej chrystianizacji Arystotelesa przez świętego Tomasza. No to jak powiedzmy sobie szczerze, no nauka, filozofia, również fizyka, czy nauka biologii Arystotelesa też została ochrzczona. Arystoteles na przykład zaczyna swoją politykę od stwierdzenia, że ludzie dzielą się na wolnych i niewolników i ci niewolnicy mają większe mięśnie, a małe główki. Pojawia się pytanie, czy to jest teoria naukowa. Arystoteles uważał, że tak. Święty Tomasz, chrystianizując go, już no... gdzieś to tak na bok odsunął, nie wiedząc za bardzo, co z tym faktem zrobić. Ale odsunął to na bok, no bo oczywiście był to pogląd głęboko niechrześcijański, poświadczący o tym, że ludzie nie tworzą jednego gatunku, tylko tworzą dwa gatunki. Darwin prawdopodobnie by się z tym zgodził, chociaż nigdy nie komentował Arystotelesa, dlatego że nie zajmuje się filozofią, tylko zajmuje się badaniem tam, prawda, zwierzątek, żeby wyprowadzić z tego jakieś rasistowskie teorie. I tak niestety to wygląda, że nie ma nauki bezzałożeniowej i to, co Harari opisuje w swoich książkach, jest to oczywiście koncepcja światopoglądowa, koncepcja ideologiczna, która wykorzystuje naukę dla swoich celów. W swojej książce o Manu Naku Harari cytuję taki na przykład artykuł,
Powiem szczerze, ciężko mi się go czytało, bo napisany był w języku katalońskim, no powiedzmy, nie jest to mój jakiś specjalnie preferowany przeze mnie język, przez jednego profesora z Katalonii, który przebadał problem, na którym on się zna, bo jest antropologiem, to znaczy filozofem antropologiem, a mianowicie kwestię wolnej woli, o której tutaj Magda mówiła, Harari tą wolną wolę neguje i twierdzi, że jej nie ma. I okazało się, że w jaki sposób Harari to udowodnił. Znaczy, zacznijmy od tego, że Harari tak w ogóle to ma doktorat z historii późnego średniowiecza. Więc na pewno się zna na neurologii i tak dalej, na wolnej woli, nie tylko pod względem filozoficznym i historycznym, ale również biologicznym, neurologicznym i tak dalej. I on pokazuje, w jaki sposób Harari przeprowadził dowód. A mianowicie wziął sobie jakiś tam artykuł jakiegoś amerykańskiego profesora, który z tego artykułu miałby wynikać, że wolna wola nie istnieje, a mianowicie tenże naukowiec dowodził, że jeżeli się człowieka postawi przed jakąś decyzją i obserwuje się czas podejmowania decyzji, w dom czy w dom na przykład, tu czy tu, no to ten czas jest tak krótki, że ta wolna wola nie działa, ponieważ umysł nie jest w stanie podjąć żadnej racjonalnej decyzji. I na tej podstawie Harari twierdzi, no i ten amerykański profesor, prawda, neurobiolog, udowodnił, że wolnej woli nie ma. No ale ten Katalończyk mówi tak, problem polega na tym, że artykuł tego profesora wywołał wielkie kontrowersje. I w tym samym czasopiśmie naukowym, w którym został opublikowany, opublikowano ileś tekstów polemicznych przez innych neurobiologów. Gorzej. 2 czy 3 lata później tenże profesor napisał tekst wyjaśniający do swojego pierwszego tekstu, z którego wynika, że jego tekst został w ogóle źle zrozumiany i odczytany. Dlaczego? Dlatego, że on tylko twierdzi, nie twierdzi, że człowiek nie posiada wolnej woli. On tylko twierdzi, że moment podejmowania decyzji do tej pory neurobiologom wydawało się, że to jest jakiś tam ułamek sekundy, a on swoimi badaniami dowiódł, że ten czas jest znacznie krótszy, niż nam się do tej pory wydawało neurobiologom. Innymi słowy, że jak to się tak ładnie tam jest określane, mianowicie okienko czasowe na podjęcie decyzji jest krótsze niż sądziliśmy. Ale to, że ono zamiast być takie, jest tam powiedzmy zamiast nie, 1/20 sekundy, 1/100 sekundy, to wcale nie oznacza, że nie podejmujemy decyzji wolnej, swobodnej. Tylko nie jest to decyzja racjonalna, bo jest za krótka. Ten czas, żeby rozum to przemyślał, przeanalizował, tylko na zasadzie jakichś skojarzeń wyuczonych, prawda, schematów, na przykład jak mamy wjechać na kogoś, prawda, i jedziemy samochodem, to dajmy na to 90% ludzi skręca w lewo, a 10% w prawo. No i z tekstu wynika, prawda, że to wynika z naszych jakichś schematów wyuczonych z dzieciństwa i tak dalej, typu, że sytuacja, nie wiemy co, to skręcamy w to. Ale to wcale nie oznacza, że nie mamy wolnej woli. Bo jeśli 90% ludzi skręca w jedną, a 10% w drugą, bo gdzieś tam w dzieciństwie ich na przykład czegoś wyuczono i pierwsze skojarzenie jest takie, to nie oznacza, że nie ma wolnej woli. Bo gdyby to było z góry zaplanowane, to pewnie byśmy wszyscy skręcali w jedną stronę. Także Harari w ten sposób to tłumaczy, interpretuje i tego typu prawda, przeinaczeń jest bardzo dużo. Ale o cóż chodzi? Chodzi o to, żeby wszystko podać jako naukowe i mające uzasadnienie w nauce. To jest najważniejsze. Ma być naukowe i uzasadnione naukowo. Dlatego, że w gruncie rzeczy to, co Harari robi z nauką, to jest jej pewnego rodzaju mitologizacja. On żyje w świecie swoim własnym, w którym słowo naukowe brzmi swojego rodzaju no jakby jakaś mądrość objawiona. To znaczy, jeśli coś jest naukowe, to jest pewne. I wystarczy coś określić naukowe i odmieniać nauka, naukowy, naukowość przez wszystkie przypadki, i wtedy to staje się wiedzą pewną. I wszystko, co nie mieści się w kategoriach nauki, naukowości, ma być wiedzą niepewną. I to w tej kategoriach naukowości w rozumieniu języka angielskiego science, czyli nauki prawda, fizyczne, eksperymentalne, no bo już nie te nauki humanistyczne, chociaż sama doktorat z nauk humanistycznych, które zgodnie z tym, co sam głosi, są nic nie warte.
Innymi słowy, chcę przez to powiedzieć, że światopogląd, który Harari nam próbuje przedstawić jako naukowy, jest jednym z możliwych światopoglądów. To jest, ja bym powiedział tak, on z jednej strony nam mówi, że nauka jest jedna i tylko to, co naukowe, jest prawdziwe. I wszystko to, co nie mieści się z tymi naukami eksperymentalnymi z natury, musi być fałszywe i wymyślone. To bym powiedział, nie trzyma się kupy na dwóch poziomach. Na poziomie pierwszym. Oczywiście, jeśli na przykład mamy matematykę, to być może matematyka rzeczywiście jest nauką obiektywną 2 plus 2 równa się 4. Chociaż, jak się uczyłem gdzieś tam do matury, to pamiętam, że nasz profesor matematyki nas uczył, że dwie linie równoległe wcale nie jest prawdą, że się nigdy nie spotykają. One się nigdzie nie spotykają, ale ponieważ kosmos jest kulą prawdopodobnie, to na końcu się gdzieś ze sobą spotkają, tylko to jest gdzieś takie miliardy kilometrów od nas, że się tak posługujemy tym do liczenia rzeczy, które są tutaj na Ziemi, nie ma to żadnego znaczenia. Dlatego traktujemy je za równoległe. Czyli to jest jakby pierwszy poziom, to jest zaufanie, że tylko i wyłącznie te nauki mają nas dawać prawdę. I poziom drugi jest taki, że naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, jak wychodzimy poza poziom 2 plus 2 jest 4, to nauki zaczynają się coraz bardziej różnić w swoich wynikach. Wiara w to, że nauka daje nam prawdę obiektywną, jest i prawdziwa, i fałszywa. Prawdziwa w tym sensie, że rzeczywiście prawda jedna jest obiektywna. Pogląd jest to o tyle fałszywy, że ludzka wiedza, ludzki umysł jest tak niedoskonały, że już tyle teorii różnego rodzaju naukowych opalono, zmieniono, przedefiniowano, że naprawdę każdy, kto się zajmuje historią nauki, już wie o tym, że wszystkie tezy naukowe dawno zostały poprawione. Harari, odwołując się do tego ewolucjonizmu, tutaj znów się odwołuje do tego katalańskiego badacza, który się tam zna na tym problemie, twierdzi, że z punktu widzenia naukowego wcale nie jest nowoczesny. On się odwołuje przede wszystkim do psychologii darwinistycznej, popularnej w Stanach Zjednoczonych, uwaga, w latach 50. ubiegłego wieku. I całe jego wszystkie tezy są oparte na psychologii ewolucyjnej z tamtej epoki. I są to tezy, które zostały w znacznej mierze poddane w wątpliwość przez naukę znacznie nowocześniejszą, właśnie opartą na tej neurobiologii i tak dalej. Czy tak jest, czy tak nie jest, to się nie wypowiem, dlatego że nie jestem w ogóle w pewności specjalistą, podobnie jak Harari zresztą. Tak, w każdym razie powiem w ten sposób. Cały pomysł polega na jednej rzeczy. Bierzemy na pytanie, które nas interesuje. Szukamy w czasopiśmie naukowym, takim Zodogowi 200 punktów dawał przy publikacjach, prawda, typu Nature, szukamy artykułu, prawda, w prestiżowym czasopiśmie naukowym, odnajdujemy artykuł, który stawia taką tezę. Jest to, powiedzmy, jedna z 20 odpowiedzi, którą nauka sugeruje, że może być prawdziwa. Znajdujemy tą, która nam pasuje i potem stwierdzamy, że ponieważ w Nature w 2003 roku taki artykuł się pojawił, jest to teza naukowa i uważamy ją za jedyną obowiązującą. I tak Harari robi. Cała jego negacja wolnej woli opiera się na jedynym artykule naukowym, który został potraktowany jako objawiający prawdę o świecie i wszystko, że tak powiem, oparte jest na jednej tezie. I w ten sposób to wygląda. A teraz się pojawia pytanie, no dobrze, no to czy jego światopogląd rzeczywiście jest tym jedynym? Już udowodniłem, skoro opiera się na darwinizmie, który jest jednym ze światopoglądów naukowych, jednym z ważniejszych być może, no to w każdym razie jest jednym z wielu światopoglądów. No, również na gruncie nauki jest jednym z wielu światopoglądów. Na gruncie darwinizmu naprawdę można stworzyć zupełnie różne teorie. Na przykład Harari twierdzi, że z darwinizmu wynika to, że wkrótce zostanie ulepszona część ludzi, tych najbogatszych, których na to będzie stać, i sięgną do poziomu nadludzi, a reszta to będzie
miała status taki, jakby się mają szympansy. Mniej więcej. Ale przecież to nie jest jedyna odpowiedź, która przyszłość świata i przyszłość człowieka, którą dają darwiniści. Prawda? Darwin na przykład uważał, że taki dobór następuje sam naturalnie. Adolf Hitler i Heinrich Himmler uważali, że taki dobór należy przyspieszyć za pomocą eugeniki masowej, czy to za pomocą likwidacji osób słabszych, czy też należących do ras niższych, jak to wtedy nazywano, czy jak to nazywał Himmler, Menschentiere, czyli ludzkich zwierząt, bo tak określał słowo. Harari uważa, że do tego użyjemy genetyki. Jest to jeden, że tak powiem, z możliwych odpowiedzi, które daje na ten temat Darwini. Nietzsche na przykład, jeśli byśmy go potraktowali jako darwinistę, bym powiedział, że walkę tą konkurencyjną wygrają ci, którzy będą mieli najwięcej woli. Wcale nie pieniędzy, wcale nie genetycznie, tylko woli, będą chcieli. I każda z tych odpowiedzi jest na gruncie darwinizmu do udowodnienia. Ale pamiętajcie Państwo, że jeśli na gruncie darwinizmu takich odpowiedzi można znaleźć z 5, to jest jeszcze ileś innych światopoglądów, które powiedzą, że nie, w ogóle to jest nie tak. Jest na przykład, nie wiem, światopogląd chrześcijański, na przykład kreacjonistyczny. Jest światopogląd, który będzie pokazywał, że człowiek, natura ludzka jest zupełnie niezmienna. I wcale nie jest to udowodnione, prawda, że musi ewoluować, a już tak jak Harari by chciał, prawda, to zupełnie. Co więcej, przeciwko tezom głoszonym przez Harariego, czyli tak zwanemu transhumanizmowi, który mówi, że człowieka się będzie ulepszać genetycznie, występuje bardzo szeroka koalicja. W Polsce się o tym nie mówi. Jest takie pojęcie na Zachodzie, które się określa mianem biokonserwatyzm. I biokonserwatyści to są ci, którzy przeciwstawiają się właśnie ulepszaniu natury ludzkiej za pomocą genetyki, jakieś tam doczepiania sobie czegoś i tak dalej. Zresztą to doczepianie, już jak tego idziemy, to ja bym powiedział tak, tutaj też nie musi być w tym kierunku, jak sobie powiedzę, Harari. Ostatnio czytałem taki artykuł, pisząc tą książkę o Harari na temat transgenderyzmu. Myślę, że Państwo nawet nie wiecie, co to jest transgenderyzm. Transhumanizm zakłada, że będzie można sobie hodować różne tam organy, doczepiać chipy i tak dalej. A transgenderyści chcą sobie tam ustalać płeć. I transgenderyzm połączył te obydwa kierunki i będzie można sobie doczepiać organy męskie i żeńskie w każdych ilościach. Po kilka będzie można mieć. I zresztą przeczytałem wcale niekoniecznie ludzkich tylko. Czy to hodowano sztucznie, czy tam, że tak powiem, czepianych, prawda, jest, można będzie na przykład mieć 5 organów męskich, żeńskich, jelenia, niedźwiedzia, prawda, i tak dalej. I w ten sposób będzie można mieć swoją indywidualną płeć. No, każdy, kto z Państwa używa Facebooka, wie, że tam no, się śmieją w Polsce, że chyba tego nie ma, że można mieć 70 ileś płci na Facebooku angielskim. Być może, że ta liczba się okaże, że było za mała przy transgenderyzmie, prawda, tak. Bo to już nie tylko, że co się kto czuje, czy tylko jeszcze naprawdę może mieć swoją własną, indywidualną, zupełnie płeć. No, nie będziemy rzucali przykładów, jakie można sobie wymyślić. W każdym razie pogląd Harariego, że coś musi być, jest jeden sposób tłumaczenia świata za pomocą nauki, jest oczywiście poglądem błędnym. Jest to pogląd bardzo głęboko redukcjonistyczny, który zakłada, że wszystko musi być tak, jak on opisał. I to jest zresztą największy zarzut w stosunku do niego. Dlatego, że opisał pewną wizję przyszłości świata, która mi się głęboko nie podoba, powiem szczerze, ale która się również nie podoba tak zwanym biokonserwatystom, którzy to biokonserwatyści są, bardzo bym powiedział, szeroką koalicją bardzo różnych ludzi. Dlaczego? Że w szeregach biokonserwatystów są oczywiście katolicy, teologowie, filozofowie katolicy, którzy słusznie uznają, że jeśli człowiek mógłby sobie genetycznie sam ulepszać naturę, jakby chciał doczepiać tam, nie wiem, organy płciowe, mieć 83 organy płciowe i tak dalej. No, poznając wariatów, to się znajdą tacy z urodzonymi oblepieni organami płciowymi, prawda, hodowanymi sztucznie. No to w takiej sytuacji pojawia się pytanie, a co jest z naturą ludzką stworzoną przez Boga? Niezmienną. Nie ma takiej. Mamy demokratów, takich jak na przykład znany amerykański filozof liberalny Francis Fukuyama.
Fukuyama, który jest przerażony tą wizją, jako demokrat. Dlatego, że jeżeli będą ludzie, którzy będą udoskonaleni genetycznie, będą dłużej żyli, mieli wyższe IQ i tak dalej, to znaczy, że niedługo osiągną władzę, bez względu na to, jakby nie wyglądał świat, jaki by nie był ustrój polityczny. Także naturalnie, że tak powiem, powstał oczywiście gigantyczny problem, że to jest jakaś nowa arystokracja. I to nie jest jakimś mitem błękitnej krwi, jak to kiedyś było, tylko dosłownie lepsza, genetycznie ulepszona. To jest w ogóle pytanie, którego ja nie rozumiem. W jaki sposób Harari robi wielką karierę pośród tak zwanej, nazwijmy to, postępowej lewicy? Słowo lewica kojarzy mi się z tymi, którzy by chcieli, żeby ludzie byli równi. W świecie Harariego, słuchajcie, słowo nierówność nabiera nowego znaczenia, bo jedni będą żyli po 300 lat i będą IQ mieli 300 sztucznie polepszone, a inni będą żyli po 70 lat i będą mieli IQ 100. I mówi Harari, jak cię nie będzie stać na to, żeby sobie polepszyć to genetycznie, poprawić, doczepić chipy i tak dalej, to niestety będziesz pod człowiekiem. To jest lewica. Marx, który głosił równość ludzi, prawda, i tak dalej, to się w grobie przewraca, coś takiego, prawda. Słyszy, że kapitaliści mają żyć po kilkaset lat i mają mieć wyższe IQ niż robotnicy. No przecież to nie jest pogląd lewicowy, to jest pogląd, bym powiedział, ekstremalnie antylewicowy, mimo całego antyklerykalizmu, prawda, i tak dalej, który temu wszystkiemu towarzyszy. Innymi słowy, Harari, cokolwiek nam nie mówi, nas ostrzega, prawda, i tak dalej. No tak naprawdę Harari nam chce wmówić jedną rzecz. Wmówić. A mianowicie wmówić nam, że jest jedna przyszłość świata, z góry zaprojektowana, tak jak to on opisał, w której on i koledzy jego z Doliny Krzemowej, czyli tam, prawda, najbogatsi ludzie świata, jakiś tam właściciele Facebooka, prawda, Bill Gates, Mark Zuckerberg i tak dalej, będą żyli po 500 lat, będą mieli IQ 200, albo wyższe, jeszcze to sztucznie dorobione. I że reszta ludzi to będą tacy, no można powiedzieć, podludzie, i że to jest naukowe i nauka mówi, że tak być musi. Nie ma innego wyjścia, nie ma innej przyszłości, bo tak mówi nauka. I musicie się Państwo temu podporządkować, bo tak mówi nauka. Ja powiem tak, możemy teraz przyjąć dwa stanowiska. Stanowisko pierwsze wyglądające w ten sposób. No oni już rządzą, już mają wszystko co chcą, zrobią z nami co chcą i błagamy o litość, dajcie nam chociaż pożyć trochę na tej emeryturze. I możemy przyjąć takie stanowisko. Nie jest żadna nauka. To jest czysta ideologia, która się podszywa pod naukę. I w takiej sytuacji, ponieważ to jest tylko uzurpacja nauki, to nie jest żadna wizja przyszłości, proroctwo, które się musi spełnić. To jest tylko zapowiedź pewnej agendy, pewnej ideologii. To zależy od nas, czy się na to zgodzimy, czy się nie zgodzimy. To zależy od tego, czy my pozwolimy na to, aby ci paru facetów z Doliny Krzemowej, jak ja się śmieję, no takich, co mają tam po 10 miliardów na koncie plus, którzy się zbiorą raz na rok w Davos, prawda, u Klausa Schwaba i sobie tam coś wymyślą i uchwalą. Tam się zbiera około 500 osób, prawda, z całego świata. Czy pozwolimy im stworzyć świat, w którym oni będą bogami, tymi homodeusami, o których mówi Harari, i którzy, prawda, którzy będą rządzić nami wszystkimi. W tej chwili niestety jest tak, że oni mają sporą przewagę. Tak, ale to dlatego, że większość jest sieci, tak bym to powiedział. Sieci ich konsumuje telewizję i co z tej telewizji powiedzą, to wszystko przyjmuje. Ja powiem tak, mam nadzieję, że co niektórzy nam tak dokręcą śrubę, że po prostu nie da się już przed tym telewizorem tak spokojnie siedzieć. I to jest nasza szansa, bo to nie jest tak, że tak być musi. Harari jest takim, bym powiedział, użyję takiego pojęcia, którego chętnie używał Włodzimierz Iljicz Lenin. W pismach Lenina się bardzo często dzisiaj to tam mówimy PR-owiec, prawda, specjalista od public relations i tak dalej. Lenin używał fajniejszego określenia, agitator. To jest, proszę Państwa, agitator, który przychodzi i mówi tak, słuchajcie, musicie się zapytać, zapewnić jak krówki do rzeźni, jak świnki,
prawda? Bo karali jako w ogóle wegetarianin i tak dalej, to krówek, świnek, prawda, bo oczywiście do rzeźni nie zapędził, ale ludzi już można, prawda, zapędzić do rzeźni. I macie tam siedzieć pod tą rzeźnią i twierdzić, że no, ale nauka, nauka mówi, że tak być musi, prawda, tak. Nie, proszę Państwa, tak być nie musi. To nie jest tak, że człowiek służy nauce. To nauka służy człowiekowi. I póki co, to nie nauka rządzi nami, żadna sztuczna inteligencja, jak w filmach science fiction z Terminatorem, prawda, że wysyła jakichś tam Terminatorów, którzy mają zlikwidować ludzi i przywódców. Tylko to póki co jeszcze my pełnimy polityczną suwerenność na Ziemi. I póki ją pełnimy, to możemy powiedzieć, tak, no dobra, no tak wymaga nauka, więc idziemy na rzeź. Albo możemy powiedzieć, że nie, chwileczkę, tutaj nie rządzi nami żaden Klaus Schwab, żaden Zuckerberg, prawda, żaden Gates. My, ludzie, stanowimy tutaj władzę dotyczącą tego, no i ponieważ jesteśmy w podziemiach kościelnych, to powiedzmy i żądamy, żeby władze, które nami rządziły, przez nas wybrane, przestrzegały prawa Bożego. A częścią tego prawa Bożego jest to, że wszyscy ludzie zrodzili się jako dzieci Boże, a więc wszyscy zrodziliśmy się jako równi. I nie jest tak, że żaden Harari z Gatesem, Schwabem tutaj mają prawo urządzić nam nasz świat, powie, że macie być cicho, bo my tutaj mamy autorytet nauki. Dziękuję bardzo. Jeszcze chciałabym jedną rzecz tam powiedzieć, bo nie chciałabym, żebyście Państwo mieli wrażenie, że nie wiem, przeszliśmy na pozycję postmodernistyczne i uważamy, że nie ma obiektywnej prawdy, wszystko to są tylko i wyłącznie narracje, każdy sobie wybiera swoją własną prawdę. To, co chcieliśmy powiedzieć, to jest twierdzenie, że także szukanie prawdy jest pewną praktyką społeczną i naszym zdaniem ta praktyka się załamała, że nie ma, powiedzmy, społecznej praktyki szukania prawdy, gdzie rzeczywiście nadrzędnym kryterium jest autentyczne dążenie do prawdy, gdyż właśnie to szukanie do prawdy, inaczej nauka w pewnym momencie stała się po prostu służką polityki, stała się służką biznesu, tworzenia nowych produktów, stała się w dużej mierze narzędziem władzy. I to, co chcemy powiedzieć, że uważamy, że jak najbardziej obiektywna prawda istnieje i też mamy swoje własne jakieś ustalenia i tyle, że to byłby wykład, bardzo ciężki wykład naukowy, prawda, gdzie się mówi, bo nauka jest nudna. Nauka jest nudna, nauka jest niewdzięczna. Każdy, kto się autentycznie zajmuje nauką, to musi mieć takie małe ego, bo ustalenie kolejnej rzeczy wymaga olbrzymiego samozaparcia, żeby uczciwie powiedzieć, czy ja rzeczywiście to już udowodniłem, czy ja mam wystarczająco dużo argumentów, czy ja wszystkie możliwe argumenty zbadałam, kto już na ten temat wypowiedział, to jest nudne. To jest niespektakularne. To jest właśnie takie, że człowiek może całe życie jakąś tezę badać, żeby na końcu dojść do wniosku, że właściwie to wszystko było błędne, prawda? Ale to i tak jest postęp naukowy, bo inni już tego nie będą robić. I dlatego nauka jako nauka jest niewdzięczna i się nie nadaje do, można powiedzieć, polityki. Bo jakby naukowcy usiedli przed kamerami i by mówili, że tu był taki i taki eksperyment, on był taką i taką metodą i jeszcze opisałby dokładnie tę metodą, to wszyscy, którzy się na tym nie znają, się tym nie interesują, to już by tę telewizję wyłączyli, zanim oni jeszcze uzgodniliby, jakimi metodami się posługiwali, prawda? I naszym zdaniem problem polega na tym, że właśnie jakby społeczne szukanie prawdy właśnie jako praktyka się załamała i dlatego mamy do czynienia z tak olbrzymim chaosem i na tym korzystają ci, którzy potrafią tym chaosem zarządzać, którzy mają środki do tego, żeby właśnie za pomocą mediów, za pomocą tworzenia całej takiej maszynki narzucać pewne światopoglądy, kreować je jako prawdy.
powiedzmy, Harari kreuje pewien światopogląd jako prawdę i ponieważ stoją za nim olbrzymie pieniądze, to ta jego prawda, w cudzysłowie oczywiście, ma olbrzymią siłę przebicia, prawda? Bo wystarczy, że na okładce jego książki jest rekomendacja Billa Gatesa, Morawiecki się, prawda, tutaj pokaże, więc to jest wszystko maszynka. To jest maszynka do tego, żeby pewną prawdę właśnie uwiarygodnić, prawda? I jakby, co tutaj decyduje na końcu? Decyduje siła przybicia, która w dużej mierze jest tą siłą materialną, prawda? Jeśli ktoś dysponuje mediami, jeśli ktoś dysponuje władzą pisania programów w szkołach, jeśli ktoś może, ma możliwość, żeby promować nowych autorów, prawda? Żeby sypnąć dużymi pieniędzmi i powiedzmy, nie wiem, ukazuje się moja książka i przychodzi milioner i mówi w każdym mieście 10 billboardów, prawda, moja książka, sprzedawalność rośnie, prawda, milion osób czyta moją książkę, to się tak robi, prawda, tylko że za mną nikt nie stoi, prawda. I ja mogę mieć więcej do powiedzenia, ale ze względu na to, że nie mam tej siły przybicia, jakby mój przekaz dotrze do mniejszej ilości osób. I o tym właśnie mówiliśmy, że jakby ta prawda stała się pewnym narzędziem właśnie kontroli, władzy i kto ma większą siłę przekazu, kto ma media, ten, można powiedzieć, ustala prawdę, ten rządzi prawdą. Tworzy tak zwany właśnie konsensus naukowy czy społeczny, tworzy opinię publiczną. Więc chcemy jasno to powiedzieć, że nie jesteśmy postmodernistami, uważamy, że prawda istnieje, ale wiemy, jak mozolne i trudne jest dochodzenie do prawdy, że w dużej mierze ta praktyka nawet na uniwersytetach w dużej mierze się załamała, ponieważ pieniądze, polityczna poprawność i tak dalej. I że w związku z tym żyjemy w bardzo trudnym momencie, bo naprawdę jest jakby pojedynczej osobie bardzo trudno jest ustalić, co jest prawdą, ale że jakby nie ma w tym nic złego, jeśli żyjemy po prostu z pytaniami. Są pewne rzeczy, gdzie potrzebujemy pewnych odpowiedzi, głównie dotyczących etyki, prawda? Jak traktujemy siebie, jak traktujemy innych osób, czy wierzymy w Boga, czy wierzymy w życie pozagrobowe. To są pewne decyzje, gdzie każdy człowiek musi się do tego ustosunkować i w swojej dobrej wierze zrobić wszystko, co z własnej mocy może zrobić, żeby znaleźć swoje odpowiedzi, prawda? To są pewne kluczowe pytania. Ale nie musimy znać odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie musimy wiedzieć, jak ten kosmos wygląda, bo czy my zdążymy skorzystać z tej wiedzy? Więc chodzi o to, żeby jakby wiedzieć, co jest ważne dla naszego życia, co musimy wiedzieć. Musimy wiedzieć, jakie konsekwencje mają nasze wybory. Musimy wiedzieć, że to są nie tylko konsekwencje nasze osobiste, ale też i konsekwencje społeczne. I żeby po prostu świadomie wybierać. Więc chciałam to uściślić, żeby to było jasno powiedziane, że mówiliśmy tutaj właśnie o tej praktyce społecznej tworzenia tego konsensu i że ona się niestety naprawdę już nie opiera i że musimy mieć świadomość, że w takich trudnych czasach żyjemy i po prostu no i uznać, że tak jest, mając nadzieję, że z tego wyrośnie coś dobrego, prawda? No bo z drugiej strony, jeśli żyjemy w społeczeństwie, w którym od pokoleń wszyscy wierzą w to samo, bo tak się po prostu wierzy, też ma to swoje jakieś mankamenty, bo w gruncie rzeczy ludzie wierzą w coś, czego nigdy nawet nie poddali wątpliwość, prawda? Może to nie jest prawda. Więc zawsze jakby no, każdy kij ma dwa końce, prawda? Z jednej strony jest to fajne i wygodne żyć w takim świecie, w którym nic nie jest kwestionowane i wszyscy od pokoleń w coś wierzyli, bo to wiele w życiu ułatwia, prawda? Z drugiej strony może się okazać, że ten światopogląd nie jest prawdziwy. Grecy wierzyli, nie wiem, w Zeusa, prawda, w jakichś bogów na Olimpie i tak dalej. My się z tego śmiejemy i prawdopodobnie tych bogów rzeczywiście nie ma, prawda? Ale oni w to wierzyli, więc w takich czasach żyjemy. Trzeba mieć świadomość plusów, minusów tego, że jesteśmy zmuszeni, żeby sobie zadać pewne pytania, których nasi przodkowie sobie nie musieli zadawać i mieli z tego korzyści, bo mieli łatwiej, ale mieli też i jakieś wady, bo nawet im nie wolno było pewnych pytań zadawać, bo im nie wolno było, prawda? Nie wolno było pewne rzeczy podważać, więc to już jest jakby kwestia indywidualnych preferencji, czy ktoś woli jakby żyć w świecie uporządkowanym, gdzie żadnych pytań zadawać nie trzeba, czy ktoś się odnajduje w tym świecie właśnie, gdzie tych pytań trzeba dużo zadawać, ale chodzi o to, żeby mieć świadomość po prostu tego, co się dzieje i takie jest nasze zadanie.
I na tym kończę. Dziękuję bardzo. Teraz zanim przejdziemy do drugiej części, czyli do możliwości zadawania pytań przez Państwa, chciałbym jeszcze nadrobić jedną rzecz. Chciałbym bardzo podziękować trzem naszym telewizjom, które przybyły tutaj, rejestrują to spotkanie i wszyscy będą mogli w sieci na całym świecie obejrzeć to, czyli po kolei nasza jaworznicka telewizja jaw.pl. Dziękuję bardzo za przybycie. Później mamy kanał Chrobry Szlak, z kanału YouTube'owy, to też tam będzie można obejrzeć. Oraz tutaj naszego stałego rejestratora, telewizja Śląska, kanał YouTube'owy. Tak. I teraz tak, Państwo się zastanowią, jakie pytanie zadać. Zanim Państwo, ja pójdę tutaj z jednym mikrofonem i będę, ustalmy to tak, że zadawanie pytań to będzie formuła, natomiast odpowiedź naszych gości to będzie treść. I żeby nie przerosła formułę treść, to będzie mikrofon na statywie, czyli na mojej ręce, która czasami może się złożyć w moim kierunku. Zanim Państwo zadają pytanie, to wykorzystam tą sytuację i ja zadam pytanie. Proszę, żeby Państwo potwierdzili, czy to jest tak, że wolna wola człowieka, która jest dana od Boga i nawet niezależna od Boga, po raz pierwszy tak poważnie została zakwestionowana przez Marcina Lutra, czyli tak jak on to stwierdził, że jeśli już jest wolna wola, to tylko wtedy ona funkcjonuje jak koń, którego dosiada raz szatan, raz Bóg i właściwie człowiek nie ma na to wpływu, co rodzi potworne konsekwencje generalnie co do funkcjonowania niemalże całego świata, skąd się na przykład bierze grzech. To jest jedno pytanie, zadam krótkie trzy. Drugie. Pan profesor, jeśli ja dobrze pamiętam, przerobił Harariego w zeszłym roku lata. Po lekturze Harariego, czy Pan się czuł ostrzeżony, czy raczej się czuł Pan zaprogramowany? I dlaczego musiał Pan to otworować? To jest drugie pytanie. I trzecie pytanie, skoro my rozmawiamy na te tematy tu w Polsce, w Jaworznie, w języku polskim, i nie jest to wykład dla naukowców, tylko dla mieszkańców Jaworzna i nie tylko okolicznych miejscowości, to dlaczego? Czy żeby to nie było tak, że to jednak to wszystko, gdzieś tam jest jakiś buddysta w Izraelu, określający się jako buddysta mieszkający, ale to jednak nas dotyczy. I czy to nie jest przyczyną właśnie to zdjęcie, że jednak to jest, dotyczy nas nie dlatego, że coś tam słyszymy, tylko że u nas jednak to samo się dzieje. No i takie podchwytliwe pytanie. Kto z polskich osób publicznych powiedział coś takiego, że na sądzie ostatecznym nas, ludzi, będzie sądzić nie Bóg, a zwierzęta, które zjedliśmy w trakcie naszego życia. No to ja odpowiem, bo byłem wywołany. Zacznijmy od trzeciego pytania na to, jak wiadomo, jest to słynna wypowiedź katolickiego ponoć kiedyś dziennikarza, będzie ponad Szymona Hołowni. Tak? Powiem tak, no. Jakie grzechy, tacy sędziowie. Tak bym powiedział. Jeśli chodzi o pytanie, dlaczego napisałem tą książeczkę, czy czułem się ostrzeżony, czy zagrożony. Ja powiem tak, w ogóle nie odczułem, czytając trzy książki Harariego, że ktoś mnie tu ostrzega. Ja raczej czułem się bezczelnie agitowany, powiedział, pod pretekstem nauki i naukowości, że mamy tutaj jakąś z góry zapisaną przyszłość świata i nie mamy żadnej możliwości, bo nie ma wolnej woli, żebyśmy pobiegli w inną stronę niż to tam zostało opisane. I zresztą nie ukrywam, że tą książkę napisałem przez 3 miesiące pod wpływem tej irytacji. Teraz, dopiero jak ją napisałem, to niektórzy mi zaczęli wskazać, że Harari to w ogóle ostrzega. Ja zupełnie tego ostrzeżenia zauważyłem. Zresztą tutaj moja żona wspominała o tym liście, w którym tam Harari się podpisał, prawda, że ostrzega przed sztuczną inteligencją, którą tutaj tak wychwala, ale jak się w list wczytamy, to nie ostrzega właściwie przed sztuczną inteligencją.
inteligencją, tylko przed tym, że sztuczna inteligencja może się wyrwać spod ludzkiej kontroli, jeśli nie będzie wszystkie badania centralnie zarządzane przez jakiś globalny zarząd. No ja powiem tak, ja od razu mogę powiedzieć, gdzie ten globalny zarząd będzie. Miałby być, no, w Dolinie Krzemowej miał być, tak. Dlatego, że Harari uważa, że w Dolinie Krzemowej mieszkają ludzie, goście, którzy kochają nas wszystkich. I którzy żyją nauką i postępem, prawda? I oni w ogóle by króliczka nie skrzywdzili żadnego i tak dalej. Dlatego należy im oddać pełnię władzy, bo to nauka tego wymaga i będzie lepiej. Ja powiem szczerze, ostatnią rzeczą, którą oddałbym, to władzę właśnie tym gościom, którzy tam siedzą. Tak. Generalnie moja teza jest taka, że od nadmiaru pieniędzy i bogactwa ludziom się robi coś źle w głowie. Tak. Jeśli się przekroczy pewien poziom i zaczyna się orbitować w innej rzeczywistości, prawda? No to niestety odnosi się wrażenie, że następuje, tak mówiąc kolokwialnie, zupełnie tak zwany odlot. I tak w moim przekonaniu jest to odlot. Ja zresztą zawsze przytaczam moją ulubioną frazę, mianowicie taki amerykański politolog, znany żyjący już Samuel Huntington, kiedyś pojechał, zaproszony przez Klausa Schwaba do Davos, tam, żeby wygłosił referat, przyjechał i zaczął używać takiego pojęcia ludzie z Davos, jako synonim odklejonych od rzeczywistości. I problem polega na tym, że jak ktoś ma za dużo pieniędzy i się odkleja od rzeczywistości, jeszcze się taki znajdzie grupa, ma za duże wpływy polityczne, ekonomiczne w świecie i tak dalej, no to po prostu jest jak jest. A teraz, jeżeli chodzi o trzecie pytanie, to znaczy pytanie o wolną wolę, no to oczywiście wolna wola, Luther zanegował ją pierwszy. Można by w to wchodzić całą dyskusję tutaj o świętego Augustyna, jego traktat o predestynacji i tak dalej. W każdym razie powiedziałbym tak. Luther rzeczywiście jako pierwszy wprowadził do takiej dyskusji publicznej problem, czy wolna wola istnieje, czy też jesteśmy predestynowani. Cokolwiek byśmy nie zrobili, to i tak pójdziemy albo do nieba, albo do piekła. No jest to jakby no teza, z której wynika wniosek fatalny, to znaczy cokolwiek byśmy nie robili, nie mamy wpływu na to, co się z nami stanie i rzeczywiście nie mamy tej wolnej woli. Jest ten słynny traktat Lutra, wymiana traktatu, prawda, z Erasmem z Rotterdamu na ten temat, czy wolna wola istnieje, czy nie. No i Erasm z Rotterdamu już wtedy przewidywał, że z tego systemu wyniknie jakaś katastrofa, prawda. Dlatego, że ja powiem tak. Jeżeli nasza przyszłość, w tym, jak mówi Luther, zbawienie, nie zależy od nas samych, tylko zostało wcześniej zadekretowane, zanim żeśmy się urodzili, no to proste pytanie. No to właściwie, czy nie lepiej od razu pójść na imprezę? Tak. Po co się w ogóle starać, prawda, i co robić? Luther by powiedział, że no tak, ale to czy Pan nam błogosławi, czy nie, i nas tam skazał lub nie skazał, to możemy zobaczyć, prawda, czy jesteśmy grzeszni, czy się od grzechu, prawda, umiemy powściągnąć i tak dalej, ale to było mocno nieprzekonywujące, powiedzmy sobie to szczerze. Ja uważam ten pomysł Lutra z tym, że człowiek nie posiada wolnej woli, za absolutną katastrofę moralną. Mało tego, ponieważ jestem autorem książki o reformacji, którą tam napisałem w 2008 roku, z tego co pamiętam, się myli, no to pamiętam, że z tej książki już luteranie w drugiej połowie XVI wieku odkryli, że jeśli się ogłasza ludziom, że nie ma wolnej woli, wszystko jest zadekretowane, no to rzeczywiście wzrasta przestępczość. Już wtedy to zwrócono uwagę, że wzrasta przestępczość, dlatego musiało przyjść autorytarne państwo, które musiało ludźmi rządzić i karać, ponieważ nie znajdowali hamulców samych w sobie. Także jest to pogląd, w moim przekonaniu, całkowicie niszczycielski, kompletnie niszczycielski dla społeczeństwa. I pogląd szkodliwy, a jako katolik uważam, że Luther po prostu nie zrozumiał traktatu o predestynacji świętego Augustyna i studentom to zawsze starannie tłumaczę. Dlaczego? Ja powiem tak, a dlaczego Luther nie zrozumiał? Dlatego, że miał swoje grzeszki i dzięki temu, że powiedział, że człowiek nie grzeszy, tylko no, Pan Bóg mu kazał, to w ten sposób sam się poczuł niewinny. No bo pojawia się pytanie, czy jeżeli nie mamy wolnej woli, czy istnieje kategoria winy? Zobaczcie Państwo, często
Być może oglądacie czasami takie filmy, to się nazywa takie w sali sądowej się dziejące, prawda, takie sądowe, ten dramat sądowy to się nazywa, prawda? No i jak tam Państwo słyszycie, często jest mowa na końcu, prawda, adwokata, który mówi, że no to patrzcie na Iksińskiego, twierdzicie, że jest winny, bo zabił. No tak, zabił. Ale czy to on jest winny, czy społeczeństwo, którego takim zrobiło? Tak, matka alkoholiczka, ojciec narkoman, prawda, szkoła nic z tym nie zrobiła, kościoły, co Państwo tutaj, zwracając się, prawda, do ławników, z tym zrobiliście? Nic. Czyli Wy jesteście winni. Na mnie. No jest właśnie to rozumowanie, w którym się to kończy, bo to się zakłada, że nie ma wolnej woli. To nie jest tak, że Iksiński zabił, tylko ponieważ nie miał wolnej woli, to musiał zabić. I pojawia się pytanie, no to czy można go skazać w ogóle do więzienia? Już nie mówiąc o karze śmierci. Jeśli nie jest winny, bo musiał, no to nie jest winny, to nie odpowiada za swoje czyny. No i to ja bym powiedział tak, no i to są skutki, które w tej chwili doświadczamy, prawda, w całym świecie, dlatego że nikt za nic nie jest winny. I tak samo według tej nauki Lutra byłoby w ten sposób, że Harari też nie jest winny za głupoty, które wypisuje, ponieważ musiał. Bo nie ma wolnej woli. I co więcej, ponieważ my powiemy, że Harari wypisuje głupoty i nasz pogląd, że Harari wypisuje głupoty też zgodnie z tą tezą nie jest naszym poglądem, bo musieliśmy tak powiedzieć, bo nie mamy wolnej woli. I teraz pytanie takie, czy Państwo tu przyszliście dzisiaj nas posłuchać dlatego, że chcieliście? Zgodnie z tezą o braku wolnej woli musieliście tutaj przyjść. No. I teraz zadacie sobie pytanie, czy musieliście tutaj przyjść, czy chcieliście? Moim zdaniem jest to najlepsza puenta do dyskusji, czy wolna wola istnieje. Tak, Państwo musieli przyjść, bo tam na plakatach wszystkich, które były, to były takie dwie przyjemne osoby, to musieli się Państwo przyjść. Teraz tak, będą zadawane pytania. Jeden wspólny mianownik te pytania muszą mieć, będę tego pilnować, muszą być rozgrzewające. Jedno pytanie, drugie pytanie i tak dalej. Tutaj Pan pierwszy, tak? Proszę bardzo. Tak, ponieważ Państwo tutaj się uzupełniali, to tylko do niej zadam pytanie, muszę nawiązać do Pani Magdaleny Jetek, że akurat się nie zgodzę, że Harari jego czytając po prostu od razu się wierzy w to, co mówi, bo już we wstępie 21 lekcji na XXI wiek, już we wstępie kiedyś mówi o ciepłym klimatu, tudzież o uchodźcach i tych, którzy dręką przy czole wypatrują lądu, i się zna jakiekolwiek fakty, na przykład o tych imigrantach, że mieli nowoczesne systemy, byli opłacani, to już mi się, że tak powiem, podniosło ciśnienie. Ba, że zastanawiam się, czy to jest kobieta, bo nie znam się na odmianie, że tak powiem, izraelskich nazwisk, bo dedykacja była mojemu mężowi Iccikowi. I dopiero potem, no mówię, więc chciałem tylko się zastanowić, tak, czyli pytanie, na ile Harari jest tutaj, że tak powiem, twórczy, na ile jest takim kompilatorem po prostu koncepcji Huxleya, Orwella, ewentualnie Zamiatina i czy mogę do kogoś Państwo odnieść, jeżeli znają do jego erudycji i do jego pseudo-erudycji, moim zdaniem, Harariego, a do prawdziwej takiej wiedzy monstrualnej erudycji i logicznego myślenia Louisa Mumforda, między innymi w Micie Maszyny. Jakby Państwo mogli go skonfrontować, taki chrześcijański też myśliciel, który moim zdaniem jest znacznie przerasta Harariego. Pan tak zareagował, no bo właśnie miał Pan wiedzę, której przeciętny czytelnik Harariego nie ma, bo jego książki są skierowane bardzo mocno do określonej grupy, która jest w dużej mierze uformowana właśnie przez ten tak zwany mainstream, czyli to, co jest w głównych mediach, to, co promują główne autorytety, czyli to, co jest właśnie tym fabrykowanym konsensem, jak to się mówiło właśnie o tym fabrykowanym właśnie konsensu, więc te poglądy i te książki odrzuci ktoś, kto się porusza jakby poza tym mainstreamem i rzeczywiście też szuka informacji z różnych źródeł. I właśnie jakby wręcz taki quasi-totalitarny charakter tej agendy, która jest związana i ze Schwabem, właśnie i z Hararim, i z Doliną Krzemową, właśnie polega na tym, że on jakby pcha ludzi w takim
jakby pcha w jednym kierunku i tak sprawia, że ludzie nie patrzą na lewo i nie prawo, na prawo i nie szukają i nie kwestionują tych rzeczy, które są im podsuwane pod nos. Pewne rzeczy są podsuwane, bo to jakieś tam właśnie celebryci, autorytety i w ten sposób się ten konsens fabrykuje. I właśnie chodzi o to, żeby jak najwięcej osób, nie wiem, czytało właśnie nawet Karoliego, ale zadawało sobie pytania, sięgało do innych autorów i wtedy to jest okej, prawda? Bo wtedy jakby widzą, że na to można popatrzeć inaczej. Autora, o którym pan mówił, tego autora nie znam, ale na przykład mamy polskiego autora Stanisława Lema, prawda? Który też no, przecież już od wielu dziesięcioleci pokazywał niebezpieczeństwa związane z rozwojem technologicznym. Mówił o wielu wynalazkach, których jeszcze w czasach, kiedy pisał swoje książki, nie było, one się potem pojawiały, bo one jakby wynikały z rozwoju technicznego, z logiki rozwoju technicznego. Ale on autentycznie się przed tym przestrzegał, bo był rzeczywiście no, osobą niebanalną. Był w gruncie rzeczy humanistą, jeśli chodzi o rozumienie spraw ludzkich, prawda? Nawet jeśli miał umysł, no znał się na technice, prawda? No, był zawsze na bieżąco i wiedział, co się dzieje. Więc takich osób, które... Nie no, Harari jest... Nie jest wybitna postać. No to jest... Ja się w ogóle zastanawiam często, czy on swoje książki pisał sam, czy to nie jest tak, że on dał swoje nazwiska, a tak naprawdę było to dzieło zbiorowe, gdzie właśnie osoby zajmujące się marketingiem politycznym, właśnie propagandą, właśnie agitacją polityczną, czy nie zebrały tych pewnych argumentów, pewnych właśnie jakby takich tropów i myśli, które taki właśnie nowoczesny człowiek powinien w głowach mieć i właśnie nie stworzyli takiego programu do tego, żeby właśnie ludzi programować. Ja nawet mam wątpliwości, czy on to sam pisał, czy to nie było jakby dzieło zbiorowe i on się pod tym podpisał. Takie wątpliwości też mam. To nie jest wybitna postać, to jest właśnie, można powiedzieć, wybitny agitator. Tak, drugie pytanie tutaj pan, tak? Ktoś jeszcze miał pytanie, żeby... A, tutaj, tam, dobrze, proszę. Cenzura mi trochę krępuje. To nie jest cenzura, tylko dbałość o formułę, żeby nie przerosła treści. No okej. Wiemy, że jest źle. No, zebraliśmy się tu nie tak naprawdę z dobrej woli, tylko z musu rozstrzygnięcia problemu, co z tym złem zrobić. No. Ja zaraz wam podam tą karteczkę z moimi zapiskami trzech pytań, na które chciałbym uzyskać odpowiedzi od was. Mogę publicznie je przeczytać albo powierzyć, żeby to przeczytać. Proszę? O jedno, ale... Ja proszę tak, jedno pytanie przeczytamy, damy kartkę, zobaczymy jak Państwo przeczytacie w trakcie zadawania, okej? No, dobrze, jedno pytanie. To pierwsze pytanie mam takie. Czy wiemy, jak zrobić, wybrać dobrze? Czy wiemy, jak ułożyć gospodarne, rozsądne życie publiczne z pełnią praw równości, wolnego wyboru, z poszanowaniem równowagi w różnorodności? Pytanie właśnie, co to znaczy my? Czy my we dwoje, czy my jako społeczeństwo? Myślę, że jakby... Jakby wyłapały się rzeczywiście tęgi głowy, osoby, którym zależy na prawdzie i którym zależy na dobru, pewnie gdyby taki zespół się znalazł, to pewnie i by te rozwiązania się pojawiły. Kwestia jest tego, że my się nie znajdujemy, nie mamy szans, prawda, żeby wspólnie pracować, a przede wszystkim nie mamy przyczyn, bo nie jesteśmy przy władzy, prawda? I jakby przyjdzie ten etap budowania. Moim zdaniem my nie jesteśmy na tym etapie, żeby sobie uświadomić właśnie, że taka walka się toczy i my jesteśmy tym pokoleniem, moim zdaniem, które tę walkę jeszcze stanie wygrać. Ja to wielokrotnie powtarzam i wielokrotnie mówię to samo, rozejrzyjcie się dookoła i zobaczcie, jaka to jest średnia wieku. Ile tu jest osób w wieku 20 lat? I o czym to świadczy? O czym to świadczy, że moim zdaniem to pokolenie, moim zdaniem na tym etapie to pokolenie tę walkę już przegrało. Moim zdaniem to pokolenie już ten program Harariego dałoby sobie bez problemu narzucić. Oni już w tym siedzą. I moim zdaniem my jesteśmy tym pokoleniem, które jest w stanie to zatrzymać
bo my jeszcze zostaliśmy inaczej wychowani, po prostu nasze mózgi funkcjonują inaczej po prostu. Więc moim zdaniem funkcjonują, tak, w innej kulturze niż obrazkowa przede wszystkim. I dlatego ja powiem tak, no ja bym tak jak mówiłam, że często się pojawia pytanie, co robić, a co to da? Bo właśnie o to chodzi, że my jesteśmy tym pokoleniem, które może to zakwestionować, które powiedzieć, jesteście bandą oszustów, którzy za pięknymi hasłami po prostu chcecie tylko i wyłącznie zniewolić ludzi, stworzyć jakiś totalitaryzm, z którego w historii jeszcze nie było i chcecie po prostu z tych młodych ludzi zrobić ofiary, a oni wam wierzą, prawda? I myślę, że to jest nasza rola i nasze zadanie i tyle możemy zrobić, a potem mam nadzieję, że przyjdzie ten czas, gdzie będzie nam dane, żeby budować lepszy świat. Ale to jeszcze nie jest ten moment. Teraz będzie ostatnie pytanie. Państwu powiem tak. Później oczywiście nie wychodzimy, nie kończymy, tylko będzie możliwość porozmawiania dłuższego bezpośrednio tutaj z naszymi gośćmi, tutaj w stoliku z książkami, także nie wychodzimy, ponieważ na stojąco przy poruszaniu się to będzie na pewno bardziej rozgrzewające. Ja tylko jedną rzecz dopowiem do tego, co pani powiedziała. Ostatnio czytałem takie badania statystyczne, gdzie pytani byli 18-35 bodajże i mogli zaznaczyć tylko jedną odpowiedź. Co jest najważniejsze dla niego? Rodzina jest jeszcze na pierwszym miejscu, ale już na trzecim, uwaga, jest ekologia. Harari i Schwab uważają, jeśli się mylę, proszę mnie poprawić, że oni reprezentują taką formę ekologizmu właściwie, że największym szkodnikiem planety jest człowiek. 9%, niecałe 10% młodych ludzi powiedziało, że najważniejsze dla nich jest ekologia. Także szykuje nam się nowe pokolenie, gdzie religia ekologizmu będzie wyznawać. No, ostatnie pytanie zadajemy i później zapraszamy tutaj do kulat. Proszę bardzo. Przepraszam. Ja w sumie chciałbym takie pytanie, żeby potwierdzić to, bo na temat Iwala Harariego, bo także on krytykuje katolicką religię, chrześcijańską tego, a potem jak się spytali, co sądzi o islamie, to on mówi, że nie ma zdania na temat mojego, to mnie interesuje. A moim zdaniem jest tak, że jego by znaleźli, znając religię islamu, znaleźli by jego myśli, że miło pieniędzy i tych. Nie wiem, czy to jest, jak państwo potwierdzili, to jest prawda, czy nie. Znaczy, generalnie Harari, powiem krótko, jest wrogiem wszystkich religii objawionych w sposób równy. Rzeczywiście o islamie pisze najmniej. Dlatego, że najwięcej się koncentruje na chrześcijaństwie, na judaizmie. I generalnie jego wrogość do judaizmu i chrześcijaństwa i do islamu jest jednakowa. Odpowiedź jest banalnie prosta. Dlaczego? Taka zupełnie pewna. Mianowicie wszystkie te religie uważają, że homoseksualizm jest grzechem. I to jest coś, czym Harari z powodów naturalnych, tak jak osobistych, tutaj było mowa o tym, że zadedykował jedną ze swoich książek mężowi, tak. Ale pytanie, czy nie, przepraszam, że akurat do tego zawiążę, że było, czytając ten Bechenden lekcji, tam było, że przez ortodoksyjnych Żydów jest zawsze zapraszany, tam strasznie dywaguje, żeby bronić. Tak, ale to... Pytanie, czy to nie ściema Znaczy nie, no w Sapiensie, jego, ja powiem tak, w Sapiensie jest taki fragment, kiedy opisuje prawa mojżeszowe skierowane przeciwko grzechowi Sodomii, i stwierdza, że jest to homofobiczny małpolit o Mojżeszu. No, to, tak powiem, to nie jest tak, że on jest przeciwko chrześcijaństwu bardziej niż przeciwko judaizmowi. To wrogość jest równa do wszystkich religii objawionych, ponieważ wszystkie religie objawione mają, charakteryzują się jedną rzeczą. Mianowicie uznają, że Bóg stworzył jakieś prawo Boże, czy to w postaci prawa objawionego, czy w postaci prawa natury, i wszystkie systemy prawa objawionego, prawa natury piętnują, że tak powiem, to, co jego bardzo osobiście interesuje. Dlatego tutaj nie ma religii objawionych gorszych i lepszych, one są wszystkie potępione w czapu. Rzeczywiście tu ma pan rację, islam najmniej, bo jakby on o tym islamie najmniej wie, ten islam go kompletnie nie interesuje, ale to jest raczej na zasadzie pominięcia na tym, a nie dlatego, że uważa go za mniej zły.
Tak, dziękujemy bardzo. Dziękujemy Państwu. Dziękujemy. Dziękuję również Państwu za przybycie i Pani Magdalenie Zietek-Wieląckiej oraz profesorowi Adamowi Wieląckiemu, że przybyli do nas do Jaworzna i zapraszamy Państwa na następne spotkania.